Wardenga film wrzucił. Co o nim sądzicie? Ja go nie oglądałem jeszcze. Tylko na Twitterze widziałem, że ludzie go wyzywają. Znaczy, że Wardęgę, nie? Prawda jest taka, ja wam powiem, co o tym sądzę. Oni wszyscy mają jeden podstawowy problem. Że ja pewnego dnia się zdenerwuję i będzie źle. Po prostu. Nie wiem, kto się do mnie dojebał. A ja się w końcu k***ę. Być może nie mam racji, bo to wiadomo, że prawda... Prawda jest jedna, a opinii jest wiele, tak? Moja opinia jest następująca, z perspektywy czasu. Wardęga dowiedział się, że Konopski wziął się za temat Stewarta, o którym jakieś różne pogłoski, różne rzeczy się pojawiały w przestrzeni medialnej i Konopski postanowił to zweryfikować. Wardęga się o tym dowiedział i stwierdził, że to jest wspaniała możliwość, żeby naprawić swój wizerunek, który w tamtym momencie był nadszarpnięty przez podtapianie kobiet w Goats i jakieś te różne mniejsze bądź większe aferki, które się działy. No i też myślę, że chciał tak jakby przypomnieć o sobie, że wie, że druid z lasu nadal stoi na straży moralności polskiego internetu. Skontaktował się z jego ówczesnym wrogiem, bo to, że oni sobie teraz śmieszkują, że hi 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 he 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 he, że coś tam, że ha, ha, ale bezsensowna drama, no to nie wiem, może dzieciaki jakieś to kupują, ale prawda jest taka, że swego czasu ostro na noże do siebie wyskoczyli, bo też temat nie był byle jaki, tak? Bo też to była pedofilia. Jakieś tam niepłacenie za loga, za jakieś różne rzeczy, czy tam za research. Bo tam chyba było jakieś logo Wardęgi, ściuchów, coś tam było. No, tam się napierdalali jak mogli. Myślę, że plan był bardzo prosty, a mianowicie, bo z założenia to było coś wspaniałego, co się mogło wydarzyć, nie? Czyli naprawiasz sobie reputację, a kopnąć to trzeba tylko Stewarta, który siedzi w Anglii, nie siedzi w internecie, ani za bardzo nic ci nie zrobi, ani też mu za dużej krzywdy nie wyrządzisz, no bo była to, myślę, że to takie było, taki był pierwszy zamysł, ale nagle okazało się, że kurwa troszkę więcej osób ma coś na sumieniu, większe bądź mniejsze rzeczy i się kurwa zaczął problem. I się zaczął problem, bo w momencie, kiedy są jacyś ludzie ci obojętni, albo są ludzie wręcz, których nie lubisz, to bardzo łatwo jest kopnąć taką osobę, jest mu przypierdolić. Ale jak wychodzą rzeczy na twoich ziomków, to już nie jest tak prosto. No i z racji tego, że już się jakby nie dało zatamować, bo wiesz, szambo wybiło, no to nie zrobili takie materiały, jakie zrobili. Ale moim zdaniem później bardzo protekcjonalnie podchodzili do niektórych osób i starali się uwagę medialną, która bardzo dużo na nich spoczywała, przekierować na takie, a nie inne osoby. Więc to jest jedna rzecz. No i z perspektywy czasu, kto miał uzyskać odkupienie, to chyba je uzyskał. Ja też widziałem taką teorię, też na podstawie tego, że Sylwester powiedział, że dostał za walkę 1,5 miliona, że dostał 1,5 miliona w grudniu, teraz mu oferują 500, przedtem też się bił za 500. No i to trochę dziwne jest pod tym względem. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo ja nie jestem niczym księgowym, ale jeśli jest Pandora i jakby w ciągu tego całego zamieszania nagle przychodzi ktoś z fejmu i oferuje ci 3 razy więcej pieniędzy i ty się bijesz, a nagle tak próbujesz uklepać temat jednego ze wspólników tej Pandory, tego fejmu. Ja nie mówię, że ktoś się sprzedał, nie? A to, że tak to wygląda, no to już nie mi oceniać. No, ja dosyć dużo czytam w internecie, różne teorie spiskowe się pojawiają. No, a jak powiedział, że młoda garzej kasy dołoży trochę... I wraz śmieć się obsrał. Wraz? Ja nie wiem, czy się obsrał, czy nie. Najprawdopodobniej tak. No, jakby, wiesz, przegrać jeszcze z Fabiańskim czy z Kacprem Błońskim to spoko, przegrać z Olejnikiem już nie tak spoko. Olejnik nie jest taki najgorszy na świecie, jak wszyscy myśleli. I nie bez powodu dzień po prime, w którym Olejnik się dobrze zaprezentował i pokonał swoich dwóch rywali. I potem w finale przegrał, bo to był taki turniej, gdzie tam się bili parami. Ja dostałem telefon, czy chcę się bić z Olejnikiem. Ja odrzuciłem tą ofertę, bo ja nie jestem idiotą, żeby brać walkę 2 tygodnie przed galą. Więc jakby za każdym razem dochodzimy do tego samego punktu, gdzie przed każdą galą miałem telefon na 3 tygodnie przed, nie? Po co Wardęga nakręca na ten hype? No właśnie, jest jedna rzecz, która ja myślę, że rozwiąże ten problem i rozwiąże to zagadnienie. Podnośnie tego, że Wardęga po swoim materiale mówił, że dużo rzeczy jest na Boxdela i że ludzie mają czekać na film Konopa, a potem w tym filmie Konopa nic nie było, no to ja wyciągam następujące wnioski, przeczytam je. To są moje wnioski z wczoraj. Ja napisałem następujące. Skoro słowa Boxdela miały się źle zestarzeć po filmie Konopa, to dwie opcje. Pierwsza opcja. Coś było i nie zostało opublikowane, czyli na przykład były jakieś rzeczy,
Ale dziewczyna się wycofała, nie wyraziła zgody. Jest tu to opisane. I druga, że nic nie było. No albo było, albo nie było. No i teraz jest tak. Skoro było, to pomimo tego, że nie zostało opublikowane, bo jakaś dziewczyna się wycofała, to nadal, jeśli on wie, że było i wie, co było, to ma świadomość rzeczy, które się wydarzyły. Wiesz, to, że na przykład mojego kolegi nie skazali za to, że nie płacił podatków, to nie znaczy, że na przykład ja nie wiem, że on nie płacił podatków. A druga sprawa jest, że rzeczywiście nic nie było, dlatego Konopski tego nie wrzucił. No to w takim razie po co jakby hajpować, że coś będzie i kłamać, że coś będzie, jak nie było koniec końców. I z tego, co Konopski mówił na podcaście, ja niestety tego podcastu nie słyszałem, ale ludzie mi pisali na czacie, więc jestem w stanie im połowicznie zaufać, bo nie jest to jakieś mocne, że rzeczywiście coś było, ale że kobiety się wycofały, które miały zeznawać. Czyli Wardęga ma świadomość, że coś było, wie co było, przedtem uważał, że to jest mocno, ale w momencie, kiedy dziewczyny się wycofały, to nagle tematu nie ma. Tego to jest ten. Zobaczmy ogólnie tę rozmowę, bo być może tu wiesz, Sylwester tutaj podchodzi do tego tematu jakoś mega mocnie, mega fajnie, ale no coś nie czuję, nie? Ja myślę, że od pewnego czasu jedyne, co się dzieje w relacji tych dwóch ludzi, to są podwaliny pod powrót do ich współpracy nowej. I zarówno nie rozumiem Wardęgi, jak i nie rozumiem Boxdela. Boxdela to już w ogóle nie rozumiem, że z Wardęgą rozmawia. Jeśli ja bym czuł, że ktoś mnie niesprawiedliwie potraktował i cudem udało mi się uniknąć straty wszystkiego, to nigdy w życiu nie dążyłbym do tego, żeby naprawiać relacje z tego typu człowiekiem. A z drugiej strony, jeśli Wardęga czuje, że ma rację odnośnie tego, co zrobił, to też nie powinien z nim współpracować, bo powinien uważać, że jest złym człowiekiem. Wiesz, o co chodzi, nie? Jonów na zemstę. Ile chcieli ci dać za udziały? Czy ty masz do mnie pretensje, że pojawiłeś się w tym materiale? Pamiętam, że po nagrywkach z Robertem Pasutem ja jechałem wtedy do Sukanek po raz pierwszy. Ty wtedy wciąż mi utrzymywałeś, że ty nie znasz żadnego nazwiska i że nie brałeś w ogóle w tym udziału, że coś tam słyszałeś, ale nie kojarzysz w ogóle, o jakie dziewczyny chodzi. Gdy ja już byłem po tej rozmowie z Sukanek, wtedy się zdobyłem kontakt do pierwszej dziewczyny i ta dziewczyna właśnie wspomniała, że ty też jesteś zamieszany, no to cię o tym poinformowałem, że Boxdel, no chyba mi trochę nabajdurzyłeś, nakłamałeś i też pisałeś z tymi dziewczynami. No to ty zrobiłeś wielkie oczy, że co, i nie kojarzę i tak dalej. I później pamiętam, zrobiłeś taką dziwną akcję, że nie to do tej pory. Wardęga dawno mówił, że ma nagrane, ktoś mu grozi, a to też jest f***owe, bo live'y Wardęgi polegały na tym, że tak, napierdala na tego dubiela, mówi, a ktoś mi groził ostatnio i wszyscy, o kurwa, menadżer Marcina ci groził. Bo ja niejednokrotnie słyszałem pytanie, czy, hej, to prawda, że Marcin, czy to powiedział? No owszem, że to nie powiedział, to, że to są takie niedopomówienia i takie niedomówienia i ludzie sobie dopowiadają, to jest osobna para kaloszy, nie? Nie wiem, czy ty myślisz, że ja to kupiłem, ale powiedziałeś mi coś takiego, że przypomniałeś sobie wszystko, bo medytowałeś. Co ja oczywiście uważam za ściemę, że po prostu no, zobaczyłeś, że tu już nie ma odwrotu i trzeba mówić prawdę, bo ja i tak już mam te wiadomości. Znaczy ja, stary, miałem tak, że wziąłem i przeanalizowałem tak jakby to wszystko do tyłu, nie? No. Z tymi wiadomościami. No i rzeczywiście tam odnośnie pojawiły się gdzieś tam te takie, no, głupie, te głupie wiadomości. Tylko ja po prostu wtedy, jak z tobą też gadałem wcześniej, no. Ja naprawdę, przysięgam ci, ja nie traktowałem tego, że to było coś jakiegoś, nie wiem, że to było coś obrzydliwego na tamte czasy, bo myśmy to były takie trollingowe wiadomości, że ja później sobie zdałem sprawę z tego, że okej, jeżeli patrząc po czasie, to mega cringe, wstyd i w ogóle obleśne, jeżeli na przykład inaczej będziesz to ty analizował i ludzie, którzy to będą robić, niż my z czasów z tego środowiska teamspeakowego, nie? Czy ja ci powiem tak, ja dalej uważam, że te wiadomości były obrzydliwe i w życiu nie powinny być kierowane do tak młodej osoby. Tak. I ja też byłem w takich środowiskach, może nie teamspeakowych, ale na przykład Ventrilo i u nas nie było takich akcji, więc to też nie można składać, że to jest, o, w tamtych czasach tak było. To tylko u was na tym teamspeaku doszło do czegoś takiego, że było tak toksycznie. Słuchaj, stary, grałeś w Tibie, nie? No jakby ile dziewczyn gra w Tibie? To jest jakbym powiedział, że my jak gramy w Robloxa to jest dużo dziewczyn, to mówisz, o nie. My jak gramy w CS-a, to jest mało dziewczyn. Wiesz, o co chodzi, nie? Ja rozmawiałem też z dziewczynami, które w ogóle nie wystąpiły ani u mnie, ani w moim filmie, ani u Konopa i one mi opowiadały, jak tam było, że tu nawet nie chodzi o takie pisanie w takim charakterze seksualnym. Jak Wardęga by się dowiedział, że były takie grupki na Facebooku jak Polish Squad i tak dalej, o kurwa.
Ja pamiętam, że były takie mega duże grupy na Facebooku i Facebook ściągał te grupy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I tam zawsze był jakiś patent, że dostaniesz moda, jak zaprosisz jak najwięcej osób. I oni potrafili taką grupę 300 tysięcy ludzi zapełnić w parę chwil. Bo tam wchodziło 500 osób, zapraszało 500 osób, które zapraszało 500 osób i mnie niejednokrotnie ktoś dodawał do tego typu grup. Ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, o co tam chodzi, nie? A dla mnie to była taka grupa, gdzie ludzie się próbują czymś przyfleksować, reszta ich wyzywa i raz na jakiś czas jakiś admin czy ktoś inny mówi: o, patrzcie, ta dziewczyna jest k***ą, wysłała mi nudesy, i wstawiał te nudesy. I potem Facebook kasował te grupy i ten. Jakoś mega długo tam nie siedziałem, tam k***a parę razy przejrzałem, jakby, wiesz, powiadomienie, że ktoś mnie dodał, mówię: kurwa, o mi tu chodzi. Nie potrafiłem zrozumieć nigdy, kurwa, fenomenu tych grup. Mhm. Tylko na przykład było znęcanie się psychiczne, że wyzywanie, że ty jesteś najgorsza, że wiesz, wchodzi dziewczynka na przykład 13 lat, a pewien twórca ją od razu wyzywał. No wiem, wiesz, i się z niej śmiali, nie? Ta, i ona mi opowiadała, że płakała później, że miała kompleksy. To była taka jakby, tak samo wiesz, w Counter. Tak, to mogła na przykład tam nie chodzić, nie? Już abstrahując od tego, czy jak ktoś przyjdzie i ktoś go wyzywa, to czy to jest spoko, bo raczej nie jest. A kurwa, no kto ci każe siedzieć w środowisku, które ci się nie podoba? Wiesz, o co chodzi, nie? To jest jakbym poszedł do klubu dla gejów i powiedział: kurwa, mnie to faceci nie pociągają. No po co tam chodzić? No w sumie nie wiem. Zjebało mi to psychikę. Oni się tam całują i w ogóle nie podoba mi się to. No po co tam? No bo chodzę, nie? Strajków w CS-ie na przykład na różnych serwerach, jak były te czaty głosowe, ludzie... No tak, ale wy jako, wiesz, twórcy powinniście też... Tak, no dlatego ja tak jak mówię, nie? Że to było złe po prostu i dzisiaj, stary, no nie pomyślałbym, żeby coś takiego zrobić. Uh-huh. Wtedy, jak byłem po prostu szczylem, mimo wszystko pełnoletnim, tak więc... A ja byłem złym człowiekiem, jak robiłem to samo, nie? Tutaj też to nie jest też jakiś argument, że ja byłem turbo młody i tak dalej, bo miałem te 19 lat, no to już powinienem jakby wykazywać jakąś, stary, taką sferę odpowiedzialności, nie? Że wiesz, że nie ma, że banować na przykład, albo robić zakazy i tak dalej, tylko wtedy wchodziło się na tego TS-a po to, żeby zagrać sobie partyjkę w LoL'a na przykład z ziomkami o, nie wiem, 21, 22. Ale dalej czuję właśnie, że się tak starasz usprawiedliwić, że bo to były inne czasy. Nie, no po prostu mówię ci, jakie było spojrzenie moje na to w tamtym okresie, nie? Uh-huh. Ja to nie jest tak, że wiesz, ja dzisiaj wiem, że to było złe, nie? Okay. Że dla mnie właśnie jest ważne to, że ty dzisiaj wiesz, że to... Tak, tak, ja dla mnie to było złe. To po pierwsze to było złe, po drugie jest mi za to wstyd. Po trzecie, powinienem przyjąć za to odpowiedzialność, nie? Czyli wiesz, czyli dostałem, stary, no jakby uważam, że mocno oberwałem gdzieś tam moje... No dobra, właśnie zaraz do tego przejdziemy. Ja też właśnie nie do końca wiem, jak na to patrzeć, ale przejdźmy krok po kroku. Dobrze. W końcu wtedy, jak już wiedziałeś, że ja mam te rozmowy, no to przyszedłeś, powiedziałeś, że no, że były takie rozmowy, że sobie przypomniałeś. Ja ci wtedy powiedziałem, że straciłem do ciebie zaufanie. Jednej rzeczy nie rozumiem. Daję komuś się wypowiedzieć w temacie. Jakby to jest spoko, że daje się wypowiedzieć w temacie. A czemu zanim nie wrzucił film, to też... Albo stanowiska do tego filmu, tych ludzi, których poruszył, nie dodał. Nie, bo wiedziałeś, że się zajmuję materiałem i pytałem ciebie wprost o jakieś tam nazwiska, ty mówiłeś, że nic nie pamiętasz, a finalnie się okazało, że ty też brałeś w tym udział. Mhm. Ty mnie wtedy powiedziałeś, że będziesz się starał odbudować to zaufanie, że mi pomożesz w tym materiale. Mhm. I faktycznie było tak, że zadzwoniłeś chociażby do Stu, że ta rozmowa wtedy z nim była nagrywana, przywiozłeś mi dwie dziewczyny, które też złożyły jakieś tam swoje zeznania i co ważne, poprosiłeś mnie, że nagrasz taką, czekaj, jak ty to nazwałeś? Spowiedź, coś takiego, nie? Że chcę nagrać spowiedź, coś takiego. Nagraliśmy to wtedy, czyli tą twoją wypowiedź o całej tej dramie, to miało być dołączone do mojego materiału pierwotnego, ale i tutaj dochodzimy do tego feralnego dnia, kiedy umówiłeś się ze mną o jakiejś 23 chyba tam. No ale dobra, no to na przykład miało być tam poruszone, ile tam, 4 osoby były poruszone. To co, tylko Bogzelowi dał szansę się wypowiedzieć w tym temacie? Czy na żadnej nie chciał znać perspektywy innych osób? Tam to było 30, wiem, że było już bardzo późno, bo nie było żadnych pracowników tutaj. I też powiedziałeś, że masz dla mnie mega mocno informacje, że mi to kolejna jakaś sprawa do materiału, nie? Przyjechałeś, byłeś taki bardzo agresywny, nabuzowany. Wtedy mi też powiedziałeś, że absolutnie zakazujesz mi publikacji tej twojej spowiedzi i zacząłeś wtedy dla mnie nawet trochę wrzeszczeć, że Konop mnie zdradzi, że mam nie ufać Konopowi, że Konop w ogóle planuje jak mnie przekręcić. Też zacząłeś strzelać takimi ślepakami, w sensie argumentami, które nie miały w ogóle potwierdzenia, że na mnie jakieś brudy, że na mnie też są różne rzeczy. To były w ogóle jakieś plotki i pamiętam wtedy wymyślałeś, że mam jakieś zarzuty,
zarzuty na policji czy coś takiego. No i finalnie, co dla mnie było takie przekreślające wtedy naszą całkowicie znajomą. A wtedy, a teraz już nie. No kurwa ty, trochę godności. Jakby chłop do mnie przyjechał i mi kurwa groził, że jakiś wie co, to jak ty możesz się z nim dalej kumplować? I to, jakie mieliśmy relacje, no że mnie nastraszyłeś. Pamiętasz w ogóle, co wtedy powiedziałeś? Ja powiedziałem, że wiesz, że pamiętaj, że ja się mogę zemścić i tak dalej, nie? No jest teraz luzję. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że się zemszczę i że cię rozpierdolą? Kurwa, ale zwariowani byliśmy wtedy, co? No dobrze, że teraz już jest G. No, ach, to chyba 3 miesiące temu. Użyłeś wtedy takiego sformułowania, że... Ten wiatr się źle starzeje? No, zestarzeje się źle. Co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę? No, było to. I ja to odebrałem wtedy, wiesz, bardzo personalnie. W ogóle nie wierzę, że dysponujesz tak, takim majątkiem, to po pierwsze. No, ale wiedziałem, że jesteś gotowy na wszystko i że no... Ja wtedy uznałem, że się bardzo odkleiłeś. No tak. Jak ty właśnie patrzysz na tą sytuację teraz z perspektywy? No to było tak, że tamtego dnia w ogóle... to ja już w momencie, gdy dowiedziałem się w ogóle, że gdzieś tam chcesz mnie umiejscowić w tym materiale. Nie... No tak, ale ja no. Właśnie pamiętam, że jeszcze jak robiłeś tą spowiedź, nie? Co miała być, to ty już wiedziałeś, że będziesz w materiale, bo ja ci powiedziałem, że no słuchaj, skoro nawet dziewczyny mówią, że ty też brałeś udział, to ja nie mogę zrobić tak, że no słuchajcie, Stu będzie, ale Boxdela nie mogę dać, bo to jest mój wspólnik, nie? Tak. Ja nawet jak zaczynaliśmy GOATS, to wam mówiłem, chłopaki, jeżeli coś będziecie odwalać, ja jestem kanałem komentarii przede wszystkim. Ja o was też będę robił materiały, jeżeli będziecie robić krzywe akcje, a to uważam była krzywa akcja. I ty zaakceptowałeś to, że ty będziesz... No ale kanał komentarii, tak szczerze, czy Sylwester nadal jest kanałem komentarii? Tu mieli dramę z Konopskim, a teraz są ziomkami, więc chyba to się nie liczy. A reszta to są fejmy. No jest tu Pandora, ale poza tym to jakieś kilka przekobusów, tak? A przedtem to są same fejmy. Tak stricte komentariusz chyba nie? Wiesz w materiale i nawet chciałeś, że właśnie dograłeś tą spowiedź, tak. Że miałem to dołączyć. Tak, co się stało? Każdego dnia ta świadomość, ja wpadałem w amok, stary, nie? Mhm. Bo ja miałem takie coś z tyłu głowy, że wszystko, co zbudowałem, wszystko, co jakby stworzyłem, w tamtym czasie oczywiście, wiesz, ja jeszcze nie miałem takiej świadomości jak teraz, tylko mówię, jakieś głupie wiadomości i on za to zniszczy mi życie, wiesz o co chodzi, że tak wtedy myślałem, nie? To jest prawda, wiesz, ja ci teraz mówię szczerze, ja tak wtedy myślałem, ja nie traktowałem tego, że to było coś strasznego, nie? Tylko, że ty chcesz po prostu dokręcić mi śrubę przez to, że dostałeś, wiesz, na przykład jakąś wiadomość, stary, wiesz, która jest w tamtym czasie nie była dla mnie tak istotna, nie? I wiesz, każdego dnia jak budziłem się, kładłem się spać, ciężko mi było zasnąć, stary, z tą myślą, że zaraz wyjdzie ten dzień premiery tego materiału, nie? Że on może eskalować, że może zrobić mi to krzywdę olbrzymią, nie? No i po prostu ja jako taka, no tak jak mówię, ja tutaj mówię ci bez ogródek, szczerze, nie? Ja chciałem temu zapobiec, bo ja się, bo ze strachu, nie? No dobra, ale ty liczyłeś, że na przykład strasząc mnie, że będziesz miał ogromne pieniądze na zemstę, znasz mnie, nie? No. I wierzyłeś, że ja wtedy powiem, a to nie. To w takim razie nie, bo wiesz, robię. Ja też, to było tak jakby, wiadomo, powiedziane między wierszami, nie? Wszystko, że to nie było takie dosadne, że Sylwek... Ja ci coś zrobię, czy coś. Znaczy, dla mnie to było bardzo dosadne i jakby zrozumiałem przekaz. No tak. No bo i też wtedy tak. Właśnie też się wygadałeś, że w obozie Konopa masz wtykę. Że wiedziałeś, że jedna dziewczyna chce się wycofać i tak dalej. I mimo, że w tej rozmowie wtedy prosiłeś, że tylko nic nie mów Konopowi, bo on cię chce zdradzić i tak dalej, to tak. Pierwsze co, jak pojechałeś, to ja zadzwoniłem do Konopa i też mu o tym wszystkim powiedziałem, tak, wygląda sytuacja. Ale to tak jak mówię, nie? Że to był taki amok. Wtykę w obozie Komodo, opa? Ciekawe, co to za wtyka. Już i taka, stary, stężenie, nie wiem, czy to, jak to można nazwać, czy byłem sfrustrowany, zestresowany, kortyzol, stary, na maksa. Ja byłem tak przerażony, że ja starałem się już, wiesz, już, no, dzisiaj patrzę na to chłodno, nie? Mhm. Więc jesteśmy sobie w stanie to przeanalizować krok po kroku i nie jesteśmy już tak jakby zdenerwowani tym wszystkim, że to wyjdzie, że będzie jakaś eskalacja i tak dalej, no bo już jest jakby czas, nie? Który minął. Ale w tamtym czasie, stary, ty też nie wiedziałeś do końca, że to tak urośnie do takich rozmiarów, nie? Że to tak eskaluje. No dobra, ale... Że politycy zaczną się o tym wypowiadać, wiesz, to było dla mnie przerażające. Okej, padły słowa o tej zemście, ale czy była taka sytuacja, że ty naprawdę... I chciałbym, żebyś szczerze powiedział, teraz już wiemy, nic mi się nie stało, nie? No tak. Ale czy była taka sytuacja, że na przykład myślałeś o tym... Ale co to jest,
za jakaś psychologiczna gierka. Bo on za chwilę powie, nie no, nic bym ci nie zrobił, wiadomo, że wiadomo, to tak pod wpływem chwili. A to kurwa straszne pierdolenie o Chopinie jest. No niby mi groził coś tam, ale powiedz, no chyba nie chciałeś mi nic zrobić, nie? Nie no, nie chciałem. Ziomami jesteśmy, Sylwuś. Żeby nam do mnie na przykład, żeby mi coś zrobić. No nawet nie swoimi rękoma, tylko żeby po prostu coś mi się... Nie, no to jedyne co, to miałem takie coś, że nie zrobić, ale na przykład ty już pogadał, nie? W ten sposób. A, pogadał! Dobra, ja właśnie chciałem pić do tej sytuacji, bo tak samo jak ty obsadziłeś na przykład pewną osobę w kręgach Konopa, tak samo ja miałem jakieś osoby w twoim środowisku. I... A przyjaciele to są ty. Wybitni przyjaciele. Jeden drugiego robi w chuja, podkupuje tam kurwa współpracowników, nagrywa rozmowy. Ale kurwa, na koniec dnia to i tak jest kurwa zajebiście, nie? No. Ja pierdolę, nie? KGB wersja influencerzy. Właśnie słyszałem, że pewne osoby, już wtedy właśnie o tym słyszałem, a ty mi to potwierdziłeś po całej Pandorze, że pewne osoby złożyły ci taką propozycję, że dla nich nie ma problemu i oni właśnie się zajmują takimi, no są trochę, można powiedzieć, nie wiem, można ich określić gangsterzy? Na pewno mają jakieś takie... No tacy bardziej, że wiesz, że środki perswazji, no i że na przykład jakaś środki znacząca perswazji, pozycja, czy coś w tym stylu, nie? W tym takim... Świadku, nie? Coś w tym takiego stylu, nie? Że oni ci właśnie złożyli taką propozycję, że jeżeli chcesz, to mogą się do mnie przejechać do Konstancina i ze mną porozmawiać, nie? Żeby mnie przekonać, żebyś ty nie był w materiale. I czemu... Aha, to wspaniałe to jest, stary. Wspaniałe to jest. Oni kurwa legitnie kurwa siedzą i się na siebie rozpatrzają. Ty, no chciałem na ciebie jakiś gangusów wysłać, nie? Że z tam porozmawiali. Kurwa, ja nie wiem, ty. Ja pierdolę, to jest taka abstrakcja. Czemu ty wtedy nie skorzystałeś z tego? No bo... Bo ja byłem na to już przygotowany, ja już tu miałem wszystko ogarnięte. Bo ja miałem tak, że po pierwsze zrobienie tobie krzywdy w jakiś sposób, albo nie wiem, jakieś przekonywanie, perswazja, byłoby też robieniem z ciebie męczennika w tamtym momencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest takie coś, że po prostu no nie można, to jest chyba. To już jest za mocne, wiesz o co chodzi. Ja jestem stary, potrafię być nerwowy, sfrustrowany, czasami rzucam jakimiś słowami, że raczej tu na tej zasadzie walczę, nie? Ale pokuszenie się o jakiś support na przykład tego typu, no to już jest, już bym się czuł jak taki, no nie wiem, jak jakiś gangus. Wiesz o co chodzi, to jest już średnie, nie? Nie pasuje to do mnie, bo ty zresztą znasz mnie, ja nie jestem żadnym czarnym charakterem. No dobra, ale myślałeś o tym, nie? Jakby wiem o tym, że o tym myślałeś. Analizowałem to, tak, nie? Że dużo kurde, brakowało, może... żebyś jednak powiedział, dobra, jedźcie i... Dużo brakowało. Dużo. Okay. Przede wszystkim to... Nie wierzę, ale... No możesz nie, no ale wiesz, nikt nie przyjechał, nie? To jakby też jest coś takiego, że będąc w takim amoku, nie? No, mówiąc ci o tych rzeczach... Nie, mów, no. Bo mi się tutaj robi lekki przester. Okej. Okay. Ale mów. Mówiąc ci o tych rzeczach, no to już jest jakby... Nie było szans na to, żeby takie coś zrobić. No to nie jest... Nie chciałbym, to już jest za duży, raz, że za bardzo przy połowie, dwa, to nie jest w moim stylu. No dobra, ja wtedy właśnie przez to straszenie to już totalnie uznałem, że no już straciłem wtedy do ciebie zaufanie, mimo że okłamałeś mnie wcześniej, ale wtedy powiedziałeś, że będziesz pomagał, więc pomyślałem, że okej, po prostu się bałeś, dlatego mi nie chciałeś powiedzieć, no ale później już po tym straszeniu i po tej akcji, no to już uznałem, że to jest pewnie koniec naszej znajomości i tak dalej. Co też właśnie, nie wiem czy o tym powiedziałem, chyba powiedziałem, że wtedy też na tej rozmowie zabroniłeś, żebym nie dawał tego fragmentu tej spowiedzi. Tak, że nie chciałem. I okej, finalnie ty tam miałeś jeszcze walkę na fejmie, bo chłopaki też właśnie wiedzieli, że taki film będzie wychodził, tylko nie wiedzieli co tam jest. I ja wypuściłem film i ty, pamiętam, do mnie zadzwoniłeś 20 minut po filmie, po publikacji, powiedziałeś: luzik, jest luzik, fajny film, ale już okej, nie? Bo obejrzałeś o sobie fragment i ty chyba właśnie wtedy nie uważałeś, że to pójdzie taka eskalacja. Tak, Adi trochę. I czy nie uważasz, że ta eskalacja wynikała przede wszystkim z tego statementu fame, z bombardowania oświadczeniami? No myślę, że zobacz, to działa na takiej zasadzie, że ja mam to nawet rozrysowane w głowie, jak działał ten cały schemat w ogóle podpalenia tego tematu, nie? Na początku, stary, jest taki dynamit, nie? Po prostu ustawiony gdzieś i jest ląd. Ten ląd jest gruby, tego podpalasz, nie? Ale on jakby samym filmem nie doszedł, ten ogień nie doszedł. Później polewa benzynkę, stary, nie? Oświadczeniami na ten ląd, żeby on się przedłużył, nie? I Fame MMA, wrzucając te oświadczenia, najpierw pierwsze
to było chyba 250 000 polubień, zasięg na poziomie chyba 5 albo 6 milionów wyświetleń samego posta na Instagramie. Dużo wiesz, wiadomo, Fame to jest skupisko influencerów, więc zaraz komentarze i nadawanie legitności przez innych twórców i sam statement również jakby wprowadził coś takiego, że moja społeczność, nie, która jest jakby w Fame'ie, no bo praktycznie cała moja społeczność to jest Fame, dostała taki jakby, to jest taki samobój dla mnie, wiesz o co chodzi, że odsunięcie Boxdela i taka pieczątka na tym, to znaczy jesteś winny, wiesz o co chodzi, i wtedy, jak już Fame to wrzucił, czyli wiesz, poważna firma. Czy ty się czujesz winny, czy nie? Czuję, oczywiście, że tak, nie? To nie jest tak, że tobie chodzi o to, że jakby twoja spółka sama przybiła... Tak, że wiesz, wtedy, jak gdyby tego nie było, no to wiadomo, że można prowadzić też jakiś dialog, nie? Że zaraz ja odpowiadam filmem, ty odpowiadasz filmem, Konop odpowiada, nie? I tworzy się taki stary trójkąt komunikacji. No i ktoś w Fejmie musiał za to odpowiedzieć, nie? Ciekawe, kogo potem zwolnili. Ty inny, nie? I wiesz, ja odbijam argumenty, ty odbijasz i ten, ale w momencie, gdy jest jakby z moich zasobów, nie? Czyli wiesz, federacja już przywala mi ten statement, to ja już jakby jestem, wiesz, znowu zostaję odsunięty, ja jako indywidualna postać, wiesz o co mi chodzi. Nie, rozumiem, no dobra, a ile tak naprawdę trwało to twoje przeświadczenie, że faktycznie będziesz usunięty z Fejmu? Bo według mnie to nie trwało długo. Bo warto jeszcze, no nie trwało długo, ale może powiem ci jedną rzecz, bo to jest też... Dobra. Dosyć ważne. Statement Fame'u i właśnie tej jednej rzeczy nie wiem, nie? Może ty, zadam tobie pytanie, nie? No. Czy może wiedziałeś o tym albo nie, jak już gadamy szczerze, nie? Bo statement Fame'u poszedł 3 godziny po publikacji twojego materiału, nie? I ja co prawda pytałem się niektórych ludzi, nie? O to, czy ten statement był już przygotowany wcześniej i tak dalej, czy to pismo było usmażone. No i nie do końca każdy chciał mi o tym powiedzieć, nie? Dopiero po jakimś czasie jedna osoba mi powiedziała, że rzeczywiście było, nie? Że już przed moim filmem było przygotowane? Że już było przygotowane, okay. Nie? I właśnie, czy jedną osobą swojego obozu była osoba z Fame'u? Nie mogę powiedzieć takich rzeczy, ale żebyś też miał jasność. Nigdy do Fame'u nie wysłałem tego materiału. Na niepublicznym sensie? Na niepublicznym, okay. Nigdy nikt nie widział, ale już im mówiłem, no, że jesteś w materiale i że... Okay. No i powiedziałem im, że pisałeś do młodej dziewczyny takie rzeczy. Jakby tam powiedziałem kilka linijek z tego tekstu. Okay. I pamiętam, że no byli zdziwieni, nie? Okay. Bo podobno ty na tych spotkaniach, bo wy mieliście jakieś spotkania wcześniej przed Pandorą, to mówiłeś, że nie, ja jestem czyściutki, ja nigdy nic nie pisałem takiego i tak dalej. Więc nie, może oni wtedy na tej podstawie już wysmarowali to oświadczenie. Tak. No to możliwe, no to jest najlepsza ta. No dobra. To jest jakby w ogóle... Znaczy dla mnie właśnie ten temat Fame'u jest ciekawy, bo tak jak nawet przyznałeś, że niedługo trwała ta twoja myśl, że faktycznie będziesz usunięty z Fame'u. Tak. Ja na przykład wiem, bo mieliśmy właśnie tutaj nawet chyba byłem ja, ty i Wojtek kilka dni po Pandorze, gadaliśmy coś tam o Goat i też zaczęliśmy gadać o Fame'ie. I ty wtedy właśnie powiedziałeś, że, a to było kilka dni po Pandorze, że umocniłeś tak naprawdę swoją pozycję. Że pierwszy raz coś, już nie będę mówił, co tam zrobiłeś, ale że czujesz, że już możesz sobie na więcej pozwolić. I ja zauważyłem, że Fame bardzo zmienił swoją narrację po twoim drugim filmie. Zaraz jeszcze wrócimy do pierwszego, ale po drugim zobaczyli, że społeczność do ciebie wraca i oni się nagle wystraszyli, że co my zrobimy, jak odejdzie od nas cała społeczność Boxdela. Czy Fame ma swoją, bo u was te społeczności się pokrywają. Tak, i nagle tak. Oni się, wiesz, wystraszyli, ty już wtedy poczułeś, że ich masz. Coś takiego. Tak. I nawet nagrywałeś te filmy na Goat, że no ja to nie wiem, czy będę chciał w ogóle wrócić do Fame, że ich zacząłeś tak brać. No to teraz, to też jest bardzo dobry. No to kurwa, no to wspaniała ten, no to wspaniała moralność kurwa, w tym Fame'ie też występuje. Czy to nie jest tak, że zachowanie Boxdela było oburzające, tylko była wizja straty pay-per-view. Ale jak wizja straty pay-per-view odeszła, a nawet przeradziło się to w tym, że być może Boxdel założy coś swojego i dopiero stracimy pay-per-view, to jednak było o, Michale, tutaj. Dzień dobry. Siemano, Waxton. I były kurwa telefony. Może się pan Michał kurwa napije kurakao. A potem kurwa były telefony, no. Kurwa, wspaniale to wszystko jest. A ja tu kurwa siedzę jak taki kurwa.
kurwa cel, nie? Temat i na pewno go sobie tutaj omówimy też w tak jakby w pełni, jak było. Aha. Ale to od razu zadam konkretne pytanie, bo to jedna rzecz mi się nie zgadza. No. Bo ja też rozmawiałem z chłopakami wtedy, jak już było po Pandorze i na przykład ty mi dawałeś taki komunikat, że oni cię chcieli trochę za te udziały dać ci małą stawkę, a oni mi podawali taką, że to jest jakby, że chcieli ci dać więcej niż to było warte. Więc jaka jest prawda? No to, no dobra, no to w takim razie, jeżeli ci tak powiedzieli, no to średnio z ich strony w takim razie, bo to nie jest... Dobra, to czekaj, zróbmy tak, zablurujemy teraz te kwoty. Okay. Ile chcieli ci dać za udziały? Tysięcy co gale pasywnego jakby do opodatkowania obrotu, nie? Okay. Tylko? No tak, ale to wtedy, wiesz, bo oni mi podali jakby kwotę jednolitą, ale no jeżeli liczyć w ten sposób, że co gale byśmy jeszcze dopłacane, no to też by wyszła taka kwota, co oni podawali. No tylko jakby co w momencie, gdyby na przykład za trzy gale, nie wiem, upadło. Upadł, nie? No tak. Wiesz, o co chodzi. To jakby, to nie jest gwarantowana kwota za to, czyli co... gale? Tak. No to, a gal jest, wiesz, w rogu. No, znaczy to jest dobra kwota, tylko... W trakcie, gdy oni mi to zaproponowali, byliśmy w momencie, gdy było parę dni po Pandorze, więc nikt z nas nie mógł sobie... A nie wiedzieliście, czy przetrwa w ogóle dokładnie, fejmy. Dokładnie, okay. Nie? Więc wiesz, więc ja sobie, ja miałem w głowie, cwane podejście, rozumiem was, biznesmeni jesteście, nie? No ale ja też jakby kumam negocjacje, znam wartość rynkową i ja też nie jestem takim lojtkiem, co da się wyruszyć po prostu w tym temacie, wiesz, biznesowym, nie? Jakkolwiek to brzmi, przepraszam, jeżeli to słowo tamten, nie? A jakie powiedziałeś? No, nie dam się nie? Wiesz, o co chodzi. Może ten podcast jakby też staram się, chciałbym się tutaj postarać ograniczyć wulgaryzmy, bo nie są... Nie, nie mogę, to przepraszam, że powiedziałem słowo wyruchać, no. 10 minut temu planowałem zamach na życie Wardęgi, ale miało być kulturalnie i tak na poziomie, nie? I tu potrzebne? No ale tak, no ja na zimno po prostu, jak na to spojrzałem, to mówię, kurde... I to był ten dzień, gdy w ogóle wszedłem do fury od Rafała i właśnie z nimi rozmawiałem. To pamiętam, że jak wyszedłem, to było niedaleko mojej chaty, to jechałem z Denisem wtedy. W dużym skrócie, Bogzel no, nie dał sobie wsadzić w cyce, tak? Zna się na temacie, no i sobie na to nie pozwolił. Chuj, płakałem, nie? Pierwszy raz miałem takie coś, że tak stary, odpaliłem. Jakby aż mi było wstyd, że aż tak płakałem, nie? Bo grochy, łzy mi leciały, stary. No to jest to, co opowiadałeś, że zadzwoniłeś do Wojtka i że razem płakaliście i że Wojtek tak śmiesznie płakał. Że tak, że ja płakałem i mówię, Wojtek, już nie będziemy razem wspólnikami, ja będę odchodził z firmy i wiesz, płaczę, nie? I mówię mu, stary, przez ten telefon, że Już chyba koniec, stary, ja nie wiem, co będę robił, ale może jakoś się zabezpieczę jeszcze teraz, wiesz, jakby chłopaki może dadzą tak, że będzie okej, bo ja nie wiem, co ja będę... Tylko jedna rzecz mnie tutaj tak szczerze zdziwiła, znaczy zdziwiła mnie nie wiem, czy to pozytywnie, bardzo mnie zdziwiła, o, po prostu, bo ja parę razy tak miałem, jak coś widziałem w internecie, mówię, nie, no, z tego to już się nie, to już jest, kaplica, nie? Ale potem się okazało, że dało się coś z tym zrobić. Ale jak widziałem Pandorę, mówię, nie no, to skala jest tu 50-krotnie większa, to jakby, bo to już nawet nie chodzi o to, czy ktoś rzeczywiście jest winny, czy nie, tylko w momencie, kiedy jest materiał, w którym pada twoja ksywa i ogląda go cała Polska, nawet jak ty się potem z tego wybronisz, albo ktoś cię pomówił i tak dalej, to już i tak cała Polska to widziała. Ewentualne przeprosiny, czy sprostowania będzie widzieć ułamek. A nadal w opinii jakby większości ten już zero-jedynkowo bardzo źle się będzie twoja osoba kojarzyć. Przede wszystkim wśród osób, które na co dzień nie śledzą internetu. Czyli wiesz, jeśli ja nagrywam vlogi, tacy ludzie nie wiedzą, czy te vlogi są fajne, czy nie. Ale jak wrzuci ktoś film, który pójdzie viralem, że na przykład pobiłem swojego kolegę, to oni już wiedzą, to jest ten skurwysyn, co pobił kolegę. A potem za rok się okaże, bo nie wiem, się odnajdzie nagranie z monitoringu, że było to w obronie własnej, bo poleciał na mnie z nożem, to nie ma znaczenia, bo już do końca życia w świadomości wielu ludzi ja będę człowiekiem, który bije swoich kolegów po alkoholu. Jakimś tam mega śmieciem. I ja myślę, że to też jest największy problem tego typu dram. Negatywne informacje idą zajebiście szybko, bardzo szerokim nurtem, a przeprosiny, sprostowania, wytłumaczenia się, no to już ciekną, kurwa, jak z niedrożnego kranu. No i tutaj to jest największy problem, więc jak mówię, no tak, jak ktoś ma kurwa przybitego pedofila, czy to jest prawda, czy nie, jakby zostawmy ten temat, miał przybitego pedofila, siemano. W oczach, kurwa, całej Polski mówią, kurwa, o nim wiceministrowie sprawiedliwości, to kurwa nie da się tego wyciągnąć. I po tym, co jakby teraz obserwuję, bo ty, czy ja uważam, że on dobrze, że go naprostowali, czy nie, to są na para kaloszy, nie, jakby o tym nie dyskutujemy tutaj o moich prywatnych preferencjach, to jednak mi to, kurwa, uświadamia,
No bo go wyprostowali, nie? Że da się chyba każdego ze wszystkiego wyprostować. Absolutnie już nie uważam, żeby ktokolwiek był skreślony kiedykolwiek w opinii publicznej, bo wystarczy kilka materiałów, trochę hejtu, trochę się ludziom znudzi, jakaś akcja charytatywna, trochę łez, trochę uśmiechu. Szkoda, że mnie nie chcieliście wyprostować. Śmietniki. Mówię do wszystkich teraz. Pozwoliliście mi zdechnąć. Robił jakby na YouTubie, to już raczej nie mam szans, nie mogę wybrać. William pisze, Sergiusz, ty wiesz, że on kłamie, powiedz im prawdę, więcej nie mogę już z tym żyć. No, wszystko w swoim czasie. Czy nic robić, no to zostaje mi tylko to i Wojtek zaczął tak płakać. Ja wiem teraz też, żeby nie było, nie? Że to wyś... Robiliśmy co mogliśmy? Co ty, Will for you, robiłeś? Jak ty nawet suba, nie masz. Zerowe wsparcie. Śmiewam, ale rzeczywiście było to dla mnie zabawne w tamtym momencie, że on właśnie mówi, że on tak wojtkowym stylem też zaczął płakać i razem płakaliśmy, ale później jak się rozłączyliśmy, to mówię do Denisa, bo już też jakby się uspokoiłem, że Wojtek to tak płakał, że on mnie jeszcze aż rozśmieszył w tym moim płaczu, że mi się zrobiło lepiej. Okej, okay, czyli tą rozmowę z chłopakami musiałeś mieć, bo ty chyba drugi film to nawet wrzuciłeś jak jeszcze tery. Ty chyba zdążyłeś wrzucić drugi film przed Konopem. Tak, tak, tak. A, no właśnie, czyli oznacza to, że tak mniej więcej 4 dni po Pandorze ty już wiedziałeś, że w Fejmie zostaniesz. Mhm. To, że byłeś tam w samochodzie u Rafała i że myślałeś, że naprawdę odchodzisz, to było tam, nie wiem, dzień albo dwa dni po Pandorze. Ale to mnie zastanawia, że skoro już 4 dni po Pandorze wiedziałeś, że w tym Fejmie prawdopodobnie zostaniesz, to czemu tak długo przeciągaliście ten twój oficjalny powrót? No bo... Żeby się ludzie uspokoili. Po pierwsze... Bo to wiesz, nawet na tym Reborn Cage'u było gadane, że Bogdan jest odsunięty i... Tak. A to jest kurwa niesamowite, ty. Jakby wprost przychodzą ludzie i mówią, no waliliśmy wam w chuj, co nam zrobicie? Ja pierdolę. Tak, ale że to... Ty poszkoli nowy, ale, ale to ci właśnie chcę powiedzieć, że w trakcie... Nie, no przecież żartuję, kurwa. Nigdy nie zapomniałem, jak inni pomogli mi wstać, tak? Więc no... Nie jestem Sebastian. Pomogliście mi usiąść, dobra, wstać nie pomogliście mi, ale trochę tam leżałem, ktoś mnie kopnął w plecy. Pomogliście mi usiąść i tak siedzę, kurwa, w tym krześle. A co, mało dla was, kurwa, robię? Codziennie macie totalny pik performance'u, humoru, uśmiechu, śmiesznych rzeczy, narcyzmu. To było tak, że już poczułem się bardziej bezpieczny w firmie, że nie będzie potrzeby sprzedania udziałów u notariusza, znaczy, i tak dalej. Bo tak. Zróbmy tak, że gadamy tutaj szczerze, no nie? Tak, tak, że tak. Już Fame będzie i tak wkurwiony o to, ale no, trudno. No jasne, mówię ci real, że czułem się bezpieczny. Tak, ale bo właśnie, bo przypomniałeś mi o tym, że mieliście jeszcze ten plan takiego, że sobie podstawiasz pewną osobę, nie będziemy mówili kogo, ona niby kupuje udziały, a później, gdy mija parę miesięcy, ty z powrotem dostajesz te udziały, tak, sobie tak, wracasz. Tak, była taka rzecz, ale trzeba też dodać, że w trakcie Pandory pojawiło się mnóstwo gdzieś tam takich, wiesz, i miałem też takich przyjaciół, którzy są naprawdę mocno poukładani i są, wiesz, multimilionerami. Nawet mam takiego kolegę, który jest miliarderem, nie? I on chciał kupić te udziały za taką kwotę, że ja miałem takie, wiesz, kurde, no to wiadomo, może, nie? Żeby nie szargać sobie tego wizerunku tym powrotem, nie? Może rzeczywiście warto by było zrobić taki one-way ticket, nie? Sprzedam te udziały, będę miał spokój, bo nikt mi nie powie, że o Boże, znowu wraca, znowu zagrali w swoją gierkę. No dobra, no to finalnie no. Czemu nie skorzystałeś z tej oferty? Bo kocha Fame. Ciężko mu było odejść z tego środowiska, które go zbudowało i dało mu wszystko. Bo to już nie chodzi o pieniądze. Tego kolegi. Bo nawet gdybym zarobił, stary, wiesz, X milionów na tym, żeby to sprzedać, to wiem, że Fame jest jakby taką marką, że w long termie odzyska mi tak tę kwotę, a tak lubię też ten projekt i on mi daje też, wiesz, takie jakby poczucie świadomości, że jestem w tej sieci, nie? Jest on po prostu takim statkiem matką zasięgów, można powiedzieć, że dzięki temu, że mam walkę z Casio, że mogłem wystąpić na influenceriadzie, że jest statement, że jest przywrócenie włodarza i tak dalej, że to już nie w pewnym momencie pieniądze, to w trakcie jakby, mój wizerunek był tu i to jak ja bym chciał, żeby był i to był mój priorytet, a kasa tu. Ja już naprawdę przysięgam, ty zresztą znasz mnie, ja nie mam tak, że hajs to jest jak chuj, no nie, no przyznaj, nie jestem aż taki ten, nie, że... Nie, no ale wiesz, bo w ogóle sobie teraz kojarzę to te 30 milionów na zemstę, no to wiesz, jeżeli masz 30 milionów, to po co ci na przykład 40, tak masz hajs? No i o to chodzi przecież, nie, że wiesz, że, no, że kasa nie ma takiego znaczenia w momencie, gdy stary, masz takie coś w głowie, że pójdziesz do klubu i jakiś idiota wyjdzie ci na przykład butelką w głowę, nie, że to jest dla mnie ważne, żeby do tego idioty, nie, doszło to, że
kurde, on ten gość się zmienia, nie? Że okay. On już nie jest taki, wiesz, już nie, nie, żebyś nie pomyślał. Ja nie chcę, żeby było coś takiego, że on jest niewinny, bo myślę, że to nie jest coś takiego. Ja wiem dobrze o tym, że czasie, jakby czujesz się winny, ale też chcesz że, powiedzieć, to nie jestem że, już ja, wiesz o co chodzi. Że to, jesteś teraz innym człowiekiem. No jestem, bo to było dobra, zaraz temu, do tego nie? też przejdziemy, do tego, czy się zmieniłeś, ale jeszcze nawiązując do fejmu. Doszły mnie też słuchy, ty miałeś nawet powrócić znacznie wcześniej oficjalnie, jeszcze przed galą Fame Reborn, miałeś poprowadzić jakiś program, ale finalnie wszystko zniweczyła Beverly. Był taki pomysł, żeby poprowadzić waszego face-to-face'a z Fabiańskim, okay. nie? Że to by było takie, wow, wchodzi Boxdel i jest Wardęga obok i prowadzi normalnie i to miało być tak, bo ja ci też o tym mówiłem, nie? Że może będzie tak, że poprowadzę face-to-face'a waszego, nie? Dobra, to jakby, to jak wy macie, jak wy chcecie mieć, jakąkolwiek autentyczność, w tej sieci, jak wy przez 27 minut, opowiadacie, jak to, nie robiliście ludzi, Że 4 dni, chłop, nagrywa jakiegoś degouta, rysuje jakieś wykresy, pomimo tego, że wie, że już i tak w fejmie zostanie, no kurwa. Tak szczerze, to nie oni są kurwami, to wy jesteście kurwami. Jeszcze cwami, bo nadstawiacie dupy za każdym razem. Czy mi to mówiłeś już po tej akcji z Beverly, że ta, miał być taki w ogóle plan, że sobie tak myśleliście, że to jeszcze nie było pewne, ale tak mieliście, że jak będzie git, to ty sobie właśnie poprowadzisz ten program. Tak, no i właśnie wiesz, z Beverly to było już w ogóle... Co jest to w krótkim czasie, czemu Dupiel nie może wrócić do fejmu, skoro ten Buxton Farmazon wrócił? No bo kurwa, sukcesywnie od 4 miesięcy kurwa nakręcają, że Dupiel jest najgorszy na świecie i to tyle, nie? I to jest analogicznie jak ostatnio, jak ja ostatnio popełniłem taką wypowiedź, gdzie mówię, kurwa, na chuj tak ludzie to na co kurwa atakują? Bo tak szczerze, no, Dubiela możesz nie lubić, 300 innych rzeczy, to jakby oni już i tak sobie w głowie tak ukierunkowali kurwa to, co mają kurwa myśleć, że kurwa, że oni, wiesz, jednych można spisać na straty, drugich nie. Niektórych trzeba wyciągnąć, niektórych nie. I tyle, nie? To było, no, mega głupie, nie? Mhm. Ale to wiadomo, ty wiesz, że ja za tym nie odpowiadałem za ten telefon. Znaczy, bo... wydaje mi się to, że to było tak głupie, że uważam ciebie, żebyś nie zrobił takiego ruchu. No, takiego ruchu bym nie zrobił i... To był taki samobój, nie? No, mega samobój. Za to też dziękuję, że wiesz, powiedziałeś o tym, że to... Jakby... No, ty do mnie zadzwoniłeś od razu, jak ja byłem w sam... Tak, zrozumiałem, ja wcześniej wyjechałem i w ogóle później się dowiedziałem od Rafała, chyba i Wojtka też, bo oni gadali. Słuchajcie, jest gnój, bo no Sylwek się wkurwił o tą Beverly, nie? Mhm. A ja mówię, aha, o ten telefon, no to, no i mówię, po chuj, to było w ogóle dzwonione. Po co Krzyśko dał tam numer do reżyserki, żeby Beverly mówiła? No ale dobra, zresztą żonę jego zostawmy. No dobra, ale właśnie jak ty na to patrzysz? Bo te oświadczenia, które tak naprawdę dolały oliwy do ognia, podpisywał Krzysiek i Rafał. I nagle dzwoni żona Krzyśka i ma do mnie pretensje, mimo że sami podpisywali i jakby dolewali tej oliwy do ognia. No, ja to, ty ja... uważasz właśnie, że oni mają jakieś wyrzuty sumienia? Że no właśnie chciałem powiedzieć, że jakby mogę jedynie przypuszczać, nie? Mhm. Że ten telefon był jakby tylko po to, żeby może swoje sumienie w jakiś sposób ugłaskać, że wiesz, że wyrzucili, a teraz trzeba może dokopać Wardędzę, bo on jest zły, wiesz o co chodzi, że może taki miała Beverly przejaw tego w głowie, jak dzwoniła, nie? Wiesz, ona, ja dzwoniła tak jakby w dobrej wierze dla mnie, wiesz o co chodzi, że jakby zniszczył mi życie, zniszczyłeś życie Boxdelowi i tak dalej. Tylko ja o to nie prosiłem, nie, ja sobie sam potrafię, tym bardziej, że gadaliśmy, nie? Więc teoretycznie była krótka droga do tego w tamtym czasie, że w pewnym momencie i tak pojawimy się na jakimś programie, no bo jesteśmy w tej samej branży i tak zostanie to, wiesz, jak rodzina przegadane, tak jak teraz to robimy. Po co dolewać oliwy do ognia, stary, i wiesz, i mielić ten temat. No ja z perspektywy trzecią czasu osobą, nie? Właśnie patrzę, że ona bardzo wtedy mi pomogła, bo ona też użyła takich słów, Boxdel nic nie zrobił. I wtedy automatycznie ludzie się rzucili. Jakby, wiesz, używała innych, to może jakoś by we mnie to uderzyło, ale źle się do tego przygotowała. Jak teraz wygląda twoja relacja z chłopakami? Bo tam też pamiętam ten wpis Rafała, że nie będzie ci nigdy podawał ręki. Teraz jest mylnie mylone, że ja coś takiego powiedziałem. Okay. Ale to pamiętam, napisał Rafał na Instagramie. On chyba się wytłumaczył z tego, gdy cię przywrócili do fejmu, ale jak ty na to patrzysz? No, ja patrzę na to w ten sposób, jakbym miał opisać każdego wspólnika po kolei. O, to zadam ci inne pytanie. Od którego wspólnika poczułeś największe wsparcie? Od Rafała. Od Rafała. Od Rafała, który napisał, że mi nie poda ręki. No, okej. Okay. Więc... Czyli poczekaj, czyli z jednej strony Rafał pisał w sieci, że ci nie poda ręki, a... Dzień później go przywrócił do fejmu. Czy wspierał? Jak to wyglądało? To na przykład, to mogę ci powiedzieć, że to było coś w tym stylu, że zadzwoniłem do niego w ogóle chyba dzień po publikacji tego twojego filmu. No i zadzwonię do niego i on mówi, wiesz co, Michał, ja się jednak odcinam od tego, bo
to jest dla mnie, jakby mnie to przerosło, nie? Wiem też, że ta wiadomość, którą pisał, no nie pisał on, nie? Bo to było tak jakby... To ci powiem tak, no. Mi się wydaje, że ci ściemniają. Okej, okay, że może ci ściemniają, tak, ja wiem. Wszystko, co złe, jest teraz składane na Andrzeja, bo Andrzej się nie chce pojawiać publicznie i on się nie wybroni z tego, tylko machnie ręką. Więc ja mam wrażenie... Możesz, wiesz, właśnie to, że to gadasz, to jest dobre, bo możesz być w jakimś stopniu też jego ustami, nie? Żebyś... Ten materiał... Bo wiesz, ja też byłem wtedy w środku, ja też rozmawiałem na przykład z Rafałem. To czekajcie, tu powstał ten, trzeciego powstał materiał, czwartego Pasternak napisał, że mu nie poda ręki i dwa dni później go przywrócili do fejmu, tak? To jest tak zwana definicja koherencji. I rozmawialiśmy o tym wpisie też, nie? Dokładnie okay. O tym wpisie. I uważam, że to nie jest fair, że teraz jest składane wszystko na Andrzeja. Okej. Okay, okay. Bo pamiętam, jak gadałem o tym z Rafałem. I ja ci powiem, że też ci wierzę, nie? Okay. Że Rafał będzie bardzo wkurwiony za ten wywiad? Myślę, że nie. Wydaje mi się, że jak... To gdzie? A najwyżej za dwa dni zmieni zdanie już tam, kurwa. Dwa dni chyba przetrzymacie, nie? Boxel dał radę, kurwa, w październiku, wydacie radę, kurwa, w styczniu. Tam już kurwa, się... Już kto by się, kurwa, tym przejmował, kurwa? Panowie, no. W momencie, gdy Fame publikował te oświadczenia, no to dzisiaj to jest jakby moja strona, nie? No, przestań, i tak no. Jak oni opublikowali przestań. To oświadczenie, już jest git, bo ja... Oczywistym faktem jest to, że po tym podcaście na pewno będzie takie coś, no wiesz, bo to mamy przegadane, no mamy jak najbardziej, nie? Ale niech teraz ludzie, to jest też super, że to jest u ciebie, to będzie mieć zasięg, niech ludzie też wiedzą, jak ja to na przykład sobie teraz analizuję, jaka jest moja, żeby drugą stronę medalu też poznali, więc oni nie mogą mi się dziwić, że ja o tym będę mówił, nie? No i patrząc jakby na wszystkich wspólników, no to rzeczywiście Rafał okazał mi tak jakby największy support, nie? No dobra, a kto najmniejszy? Chyba Krzysiu, nie? W sensie, ale on miał takie coś, że był cały czas taki bardziej właśnie, że dobro firmy i tak dalej, nie? Że on, nie mogłem teoretycznie wymagać od niego, bo on nie robił czegoś takiego, żeby mi szkodzić i... Popatrzył na dobro spółki. Tak, tak, tak. Czyli tak naprawdę postępował poprawnie, wiesz o co chodzi. Dla niego ważne było to, żeby Fame przetrwał. Tak samo zresztą jak i dla Rafała, ale po prostu z Rafałem mam taki kontakt, że to jest też mój ziomek, nie? Wiesz o co chodzi, że Krzysiu nie jest takim kumplem dla mnie jak Rafał, z którym na przykład spędziłem ostatnio Sylwestra, wiesz o co chodzi. No Wojtek, i to jest to, kurwa. To jest to! No właśnie, a Wojtek... To jest to! Wojtek to jest rodzina. Tak. Teraz rodzina, kurwa. Walimy, kurwa, dynks na tym. Chuj tam, kurwa, co tam się będziemy. Pogodziliśmy się. Dorośli ludzie się potrafią pogodzić. Lubię, to jest bardzo dobry ziomek. Jeszcze raz, kurwa, ktoś mi hipokryzję, kurwa, zarzuci, kurwa, chociaż raz, nie? To ja chociaż, kurwa, tego nie robię z dnia na dzień. Jest taki, zresztą... No, uwielbiamy Wojtka, to jest Wojtas, nie? Jakby on nie ma takiego czegoś, że on nie jest szkodliwy, nie zrobi nic złego, jest takim fajnym kumplem, ale też jest... Mam wrażenie, że po prostu jest bardzo chaotyczny, że nie wiedział, jak się też zachować, taki przebodźcowany i na przykład tak jak prosił PR-owca, że nie wiem, że tutaj muszę się, ludzie wymagają ode mnie też jakiegoś statementu, wiesz o co chodzi, nie? Ale z drugiej strony ja nie... Ja już nie pamiętam tego. Tak było, tak było. Ale co było w tym statemencie? Jakby potępił cię? No taki surowy ten, że czeka na rozwój wydarzeń, no, ale okay. Też jakby że to współpraca... Jeszcze że, było... Coś takiego napisał, ale wiem właśnie od PR-owca, że powiedział, ale wiesz, nie chciałbym mu dosrywać. No ale z drugiej strony muszę się wypowiedzieć. Michu, muszę się wypowiedzieć. Ja wiesz, ja się nie dziwię, bo to stary, to, że pisałem do kogoś 10 lat temu, nie? Jestem winny, oni mają prawo do tego, żeby odbić. No właśnie, bo to mnie bolało w twoich wypowiedziach ta. Później, że miałeś pretensje do ludzi, którzy ta. Się odwrócili. Ale to pozwól... Błoński, dlaczego nigdy się nie wypowiedział bez afery umyte ręce? Bo Błoński jest zakochany. Tylko, że dokończę z tym Wojtkiem. I on ma do tego prawo, tylko, że akurat Wojtas to jest taki mój przyboczny, nie? Drugi włodarz, nie? I mimo, że on ma prawo do tego, to liczyłem jednak, że... Przyboczny, Wojtek będzie obrażony. Ja jestem jego przybocznym, on jest moim przybocznym. Okay, okay. Może ten sposób, nie? Jakby rozumiem, że na przykład, nie wiem, takie coś wrzuca sobie Mati Borek, czyli nie? Po prostu więcej oczekiwałeś od Wojtka. Więcej oczekiwałem od Wojtka, to były moje prywatne oczekiwania, nie? To tak jak ma ty... Masz przyjaciela i od twojego ziomka znajomego z trzeciej klasy, którego nie widziałeś rok, nie masz takiego vibe'u z nim i takich jakby emocji, jak ze swoim przyjacielem, z którym gadasz codziennie, nie? To tak liczyłem na Wojtka. No i wiem jedno. Pojawił się ten mój film 13 minut do Pandora Gate, to... Ten drugi, ten... Tak, drugi. Tak. To wiem, że on gadał z PR-owcem i mówił mu, kurde, bronią go. Mówią też, że jakby, o, kurde, nie mogłem tego nie wrzucać. Wiesz o co chodzi, że gadał takie coś. Nie wiem, czy to dobre słowo znajduje na to. Nie, to kurwa wspaniałe, nie? Przyjaciele wrzucają oświadczenia, kurwa, że sobie ręki nie podają, że się nie lubią, że się odcinają. Potem, kurwa, o kurwa, mogłem nie wrzucać, bo jednak go nie wyzywają. Kurwa, nie trafiłem, lol.
konformista? Hale, nie, pewnie źle. Znaczy, wiem, po prostu mi. Wojtek lubi mieć strefę komfortu. Tak, tak, tak. Być w swojej... Ja to rozumiem, nie? Każdy ma ten... Ja na przykład lubię wychodzić poza strefę komfortu, ty chyba też, nie? I... Znaczy, Wojtek, on chce zrobić tak, żeby wyjść bardzo dobrze wizerunkowo na tym i żeby też z nikim się nie pokłócić, tak, nie? Tak, czyli tak, on tak, jakby tak. nie lubi tych... A to jest, wiesz, to jest jego wybór, nie? Wiem, że on i tak do mnie pewnie napisze po oczywiście, tym on będzie, wiesz, miał pretensje, że dlaczego mi gadaliście i teraz tak. dostałem albo, trzy wiadomości. Albo w ogóle, że na pewno będzie napisane przez Wojtka, że ej, ale jak poruszacie tematy Pandory, to nie chcę też być tam jakby lukowany. Tylko Wojtek, jakby to jest niemożliwe, żeby nie poruszyć tego, bo jesteś tak. w jakimś stopniu ze mną związany. I... No i napisałeś, że w dużym skrócie wbijasz chuja w Boxdela, nie? A potem jak go ludzie nie wyzywali jednak, to stwierdziłeś, że jednak tego... Bo wiecie, jaki jest problem? Oni nie wzgardzali zachowaniem Boxdela, bo rzeczywiście wzgardzają zachowaniem Boxdela, tylko oni się bali kurwa strat, czy to finansowych, czy to wizerunkowych, więc dobrze było napisać, że bardzo brzydko zrobił. Ale jak ludzie jednak mu tego nie wytykają, to nadal mogą być przyjaciółmi. A to tak nie jest, bo jeśli ja nie wiem, ja nie szanuję kurwa złodziei, to nie mogę kurwa się z nimi kumplować do momentu, kiedy ludzie mi nie mówią, kurwa bujasz się złodziejem, o kurwa faktycznie, o nie toleruję złodziejstwa. Wiesz o co chodzi, nie? To jest taka masakra. I tak po prostu, no trzeba, wiesz. To nie jest nic strasznego, też nie gadamy przecież na niego tutaj nie wiadomo jak okrutnych rzeczy, nie? Dobra, przejdźmy teraz dalej. Czy ty go żałujesz? Czy on się źle zestarzał według ciebie? On się źle zestarzał, na pewno, tylko ja nie żałuję publikacji tego filmu. Tego pierwszego? Tego pierwszego. Wiesz dlaczego? Bo ten pierwszy film był nagrywany też pod wpływem emocji, nie? Tam było widać, że wiesz, że jest ogólnie tragedia. Tam naprawdę nie spałem, nie? Grubo, bo to no, ciężko było zasnąć, jak dostawałeś... A nie żałujesz, że właśnie Ola wystąpiła u ciebie? Nie, bo Ola chciała też, nie? Pogadać, o właśnie, tak, widzisz, o tym, kurczę, nie? Już wiem, o czym bardzo chciałem pogadać. To jeszcze odnośnie tej Oli, nie? No. Ola sama chciała ze mną nagrać ten film, nie? Że jakby to nie było coś takiego, że Ola, musimy... Nie, to poczekaj, bo ja bym chciał właśnie, ten wątek Oli jest bardzo istotny, bo ja pamiętam tą sytuację jeszcze przed publikacją filmu, siedzimy na schodach na górze, ty mi mówisz, dobra Sylwek, to ja ci pomogę teraz, bo mnie tam, już cię złapałem na kłamstwie, że mi nie powiedziałeś o tej jednej dziewczynie i ty mówisz, ja ci pomogę, znajdę ci dziewczyny, które też miały takie sytuacje ze Stewartem i właśnie wtedy zadzwoniłeś do jednej z dziewczyn i się umówiłeś z nią na spotkanie i to się okazało, że była Ola. Tak. I Ola wtedy rozmawiała z tobą tak, jakbyście się kolegowali, że są spoko, poszukam, tak, pisał do mnie Stewart i tak dalej. Bo ty słyszałeś tą rozmowę też, nie? W sensie, podejrzewam, że tak, że było na głośniku albo po prostu tak głośno mówiła, że było słychać, ale ty zazwyczaj przy mnie puszczasz na głośnym, nie? I nagle ona, nie wiem dlaczego, że nie spotkała się z tobą, żeby przekazać tę informację, tylko właśnie postanowiła, że też wejdzie w tą aferę i będzie mówiła przeciwko tobie, nie? No właśnie, wtedy mnie to zdziwiło, co prawda, ale rozmawiałem z nią o tym też, to też ci od razu wyjaśnię, jak to, jak jej perspektywę tego, nie? Jak ja do niej napisałem w ogóle wtedy i ona właśnie, bo ona mnie wtedy okłamała, nie? Że ona tam gdzieś będzie, jest w Szczecinie teraz, że ona nie może się ze mną spotkać, a była na wywiadzie u Kuby Wątora, nie? To jak ona mi to wytłumaczyła... Aha, nie no, to spoko, nie? Już wiesz, że ktoś może na ciebie zrobić, to trzeba go przekonać JRL, nie? Była, że ona przestała ufać influencerom i tak dalej, bo że to jest taka duża afera, że ona chce iść do dziennikarza niezależnego, czyli właśnie do tego Wątora, nie? Znaczy, bo ona chyba na początku próbowała z Gimperem coś... jakoś nawiązać tam relacje, tak, ale żeby Gimper, udać te materiały? Gimper olał ten temat generalnie, podobno, tak jakby z tego, znaczy, co Gimper przedstawia trochę inaczej, że po prostu chciał to zweryfikować. Że niewystarczający materiał dowodowy chyba, albo coś... Albo, chyba chciał się spotkać, zweryfikować i dopiero sprawdzić, czy to jest na serio. I ona wtedy się no jakoś... Poczuła źle, że... Wiem też, że Nitrozyniak chyba jej doradził właśnie wywiad z Kubą Wątorem. No ale dobrze, pojawił się ten wywiad, no w tym wywiadzie chodziło o ciebie. Tak. Ja wiem, że później gadaliście, że nie, to chodziło o kogoś innego, ale cały świat chyba wie, że chodziło o ciebie w tym wywiadzie. Tak. Ale właśnie pytanie, co się takiego stało, że ona i dała materiały Konopowi i była na wywiadzie z Kubą Wątorem, a nagle występuje u ciebie w filmiku i jest na wywiadzie z Kubą Wątorem to mówiła, że mam mega pretensje do ciebie, mimo że nie podawała twojego imienia ani pseudonimu, a na twoim materiale już mówi, nie, my to już mamy dawno wyjaśnione. Znaczy, z Olką było tak, że ja do niej też zadzwoniłem, nie? Mówię, że kurde, wiesz, i na tych konfach byłaś, nie? Że jakby czemu chcesz mi tak jakby zrobić rozpoczynanie?
nie? Czy można uznać, że trochę brałeś te dziewczyny po emisji materiału na litość? Że ej, znaczy, czemu nie, mi to robisz, tracę karierę? Nie, w żadnym razie. To było bardziej coś na zasadzie takiego normalne pytanie, wiesz o co chodzi, że czemu, nie? Skoro było okej, okay, nie? No i z Olką się spotkałem, Olka mi powiedziała, że ona myślała, że ja zrobiłem dużo więcej złych rzeczy, że w ogóle jakby te dziewczyny, one naprawdę brały to wszystko na poważnie. To było dla nich takie mocne, wiesz, że to jeżeli się okaże, że ten twórca na przykład zrobił coś, jakieś okrucieństwo, wiesz o co chodzi, one totalnie odcięły się i zaufały tylko, wiesz, na przykład albo tobie, albo Konopowi, albo tobie i Konopowi, bo wy niezależnie, żeście to jakby... Właśnie Olka mi nie chciała przekazać w ogóle tych materiałów, bo twierdziła, że ja jestem za blisko ciebie, no, że ja ci wtedy... To jest to, nie? A ja, wiesz, ja z Olą pogadałem i mówię, że no zobacz, okej, okay, nie? Z tobą, okej. Okay. Ja naprawdę, Ola, wiesz, ja z nią po prostu pogadałem, że ja nie jestem złym człowiekiem, nie? Że znasz ten TeamSpeak, że to był trolling i tak dalej. Mówię jej, że wstyd mi jest za to, przepraszam ciebie, przepraszam i tak dalej, ale to nie jest, jeżeli myślisz, że jestem jakimś złolem, to nie. I ona wtedy powiedziała, że mi wierzy, nie? Po prostu po tej rozmowie. Wtedy jakby ona powiedziała, że trzeba coś z tym zrobić, bo to zaszło za daleko. No dobra, czyli ty nic jej w żaden sposób ani nie zastraszyłeś? Nie, ani nie przekupiłem, ani nie zastraszyłem, nie było czegoś takiego. Dlaczego w to wątpisz? Nie wiem, jakoś mam tak, że jakby nigdy nie znajdę na to dowodu, ale zawsze tak będę się trochę zastanawiał nad tym, że jest to dla mnie dziwne, że dziewczyna, która poszła na wywiad... Zmiana zdania, że to jest. Tak, aż... bo ona się odwróciła 180 stopni zmiana. Ja wiem, tylko to jest. Ja mu wierzę. Wiesz, pamiętaj, że ja się z nią bardzo długo znam, nie? W momencie, gdy myśmy się spotkali, ona była na konfie fejmu, ona jeździła na galę, oglądała to. No, Olka jest, nie wiem jak to nazwać, no zobacz, może, bo chodzi o może to. Chaotycznie podeszła do tego za bardzo, a jak się ze mną spotkała i żeśmy porozmawiali, to było coś w tym takim stylu, że myśmy zrobili przesiew tych wiadomości i tak dalej, nie? Myśmy sobie to przeżyli. Wiesz, chodzi o to, że nawet jak podobno była u Konopa, no to była zdecydowana, że ty jesteś zły i że twierdziła, że miała przez ciebie próby samobójcze i tak dalej. A nagle, wiesz, spotkała się z tobą i dzwoni do Konopa, ciśnie Konopa, nie masz prawa tego publikować, ty świnio i występuje u ciebie na filmiku. I to jest takie, nie udowodnię ci tego, nie? Ale no po prostu dla mnie jest to trochę dziwne, ale też wiem, że ona... Ja chcę też powiedzieć, że Olka mega dużo przeżyła też w tym, nie? Bo ja wiem, że ona po prostu źle sobie niektóre rzeczy poukładała po drodze. Nie? Czyli twoje stanowisko jest takie, że nie przekupiłeś... Nie. Ja też chcę powiedzieć, że Ola na przykład była u mnie, nie? Właśnie o tym też chcę porozmawiać. Nie ma problemu. Że ona u ciebie mieszkała jakiś czas. W trakcie Pandory, bo dla niej to też było ciężkie i to było tak, że myśmy mieszkali w 12-13 osób. Dobra, ale to właśnie teraz przejdziemy do tematu prokuratury, bo wychodzi na to, że raczej nie będą ci postawione żadne zarzuty. Bo po pierwsze, jedna dziewczyna, też z nią przegadałeś temat i postanowiła, że nie będzie zeznawać przeciwko tobie. Okay. No ale jak to jest? Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jakby są osoby, które uważają po kilku latach od zaistniałej sytuacji, że zostały wykorzystane czy skrzywdzone, są gotowe jakby zeznawać, a nagle gadają z osobą, o której myślą, że ją skrzywdziła czy cokolwiek innego jej zrobiła i mówią, a wiesz co, jednak sobie to przegadaliśmy. To albo one, to ja nie wiem, o kim mam źle sądzić. Co mam o tym sądzić, nie? Druga dziewczyna, która nie wystąpiła ani u mnie, ani u Konopa, też nie chce zeznawać na prokuraturze. A Ola, która miała na ciebie podobno najwięcej materiałów, została zawieziona przez was na prokuraturę i przez was odebrana. Znaczy nie, ona pojechała sama na prokuraturę. No ale mieszkała u was, czyli przegadaliście sobie... Jak to jest, kurwa, względem prawa, stary? Bo są rzeczy, bo jeśli jest przestępstwo ścigane z urzędu, to nie jest tak, że wiesz, że ktoś składa, że to wiesz, jest sprawa cywilna. Jak to jest, że potencjalny oskarżony, kurwa, zawozi kogoś, żeby zeznawał albo nie w jego sprawie? To jest w ogóle okej, czy nie? Nie masz obowiązku zeznawać na niekorzyść, czy ogólnie zeznawać w sprawie twojej najbliższej rodziny? Właśnie, żeby po to, żeby jakieś takie mocne więzi, które ludzie mają ze sobą, nie wpływały na twoje zeznania, nie? Czy jakaś chęć pomocy, czy coś? Bo się możesz dolić w tarapaty, nie? Nie wiem, dziwne to jest. Wszystko. Później pojechała do prokuratora na godzinę i później wróciła do was i znowu mieszkała kilka dni. Znaczy... Wiesz, to wygląda można to w ten sposób interpretować, ale jakkolwiek to brzmi i można mi wierzyć lub nie, ja nie będę zmieniał nikomu spostrzeżenia, bo i tak większość ludzi powie, że o, mogłeś mieć na nią wpływ i tak dalej. I ja to rozumiem, nie? Ale chcę powiedzieć, że Olka sama z siebie
samodzielnie gdzieś tam podejmowała te decyzje i oczywiście gadaliśmy na przykład sobie, nie? Że kurde, jest prokurator i tak dalej, to ja jej mówiłem. Mów po prostu tak, jak było. Gadaj po prostu tak, jak było i tyle, nie? Wiem, że ty widzisz to inaczej, nie? To ty, prokurator to też jest gruba sprawa, nie? Taka jest twoja wersja, no Ola też... Nie, bo ja wiem, bo my gadaliśmy na aferkach, jak byliśmy na górze, że ja ci właśnie o tym opowiadałem, że ona była, że ten prokurator i tak dalej, ale to nie było coś takiego, że ja... Jakby wiesz, ja chcę... Ona nie była instruowana. Dobra, ale zobacz, nie? Bo ja chcę tutaj wyjaśnić wszystko, nie? No tak, tak, tak. Żeby później nie, nie było, no to wiesz... Jak masz... Podobno było takie sformułowanie, powiedziałaś coś takiego. Zeznam tak, żeby było dobrze. Że padło takie sformułowanie. Nie mówię, że z twojej strony, no, ale no. Że z jej ust. Znaczy, no po prostu, żeby ona się, nie wiem, żeby... Pomimo tego nadal jakby sztama jest bita, tak? Bo skoro on ma informację, że coś jest nie okej, ale nie może mu udowodnić, to jakby można to pominąć, czy nie? No raczej nie powinno się, bo jak ja bym miał świadomość, że mój ziomek, nie wiem, bije dziewczynę, ale ta dziewczyna nie chce tego zgłosić na policję, bo cokolwiek, to jakby nadal dla mnie byłby człowiekiem, który bije dziewczyny. To było coś takiego, znaczy, że... wiesz, żeby była jasność, bo to, to nie jest chyba nawet coś nie tak, bo jeżeli ona uznała, że to było w formie jakichś tam żartów, to ona ma prawo sobie tak uznać. No to tak, nie jest oskarżenie. Tak. Ja wiem, o co ci teraz chodzi, że ty się boisz, że ona będzie miała problemy. No, ja, znaczy, no po pierwsze to jest to, a po drugie to nie było coś takiego, że no, zrobimy sobie misterny plan, jak przekabacić tam na przykład, wiesz, w tym temacie, tylko to było coś w takim stylu, że słuchaj, jedź do tego prokuratora, zeznaj po prostu tak, żeby to było po prostu fair play wobec ciebie, nie? Ja nie chcę mieć wpływu na to, że tam jakieś, że nie wiem, że jak... I tak musisz pokazać cały materiał dowodowy, wszystko będziesz pokazywać, więc normalnie zeznawaj po prostu, to jest normalna sprawa. Ja też z Olą miałem coś takiego, że nie był to jakiś taki hardcore temat, stary, żeby wiesz, żeby tam był... Że miałbym się bać, nie? Czy miałbym być przerażony tym. Ona po prostu miała powiedzieć szczerze, jak było. A nie, że zeznawać na przykład tak, żeby, nie wiem, żeby zrobić mi dobrze. No dobrze, jak wyglądają teraz twoje relacje z tymi dziewczynami? Bo wspomniałeś, że je przeprosiłeś. To już jest z nimi przegadane, że nie ma między wami już złej krwi, pretensji? Czy jak to wygląda? Z tymi dziewczynami, no to po prostu pisaliśmy i też była rozmowa. Mieliśmy też taką długą rozmowę o tym, która trwa ponad godzinę. Uważam, że... No jest... z Olą na pewno masz przegadane. Tak, z Olą jest przegadane. No o tej trzeciej dziewczynie to ja wiem, że ona też nie chce być poruszana. Ona do mnie, w ogóle ta trzecia pisała do mnie 3 dni po publikacji tego twojego filmu, czy wszystko okej u mnie i tak dalej. Myśmy wcześniej też gadali, że tam po prostu jakiś trolling, nie? I tak dalej, ale to tam akurat w jej przypadku, no to... Ale przeprosiłeś ją. Jak najbardziej, tak, okay. Tak, tak. Ona w ogóle to była dziewczyna, która... Znaczy ja wiem, że ona nie chce być mieszana w te materiały, więc lepiej, żebyś nie nakierowywał i tak dalej. Ale ona też zawsze miała takie coś, że no wyczytowano to, tak, ona jest spoko, nie, po prostu. Okay. Ja gadałem z nią nawet na kamerkach w trakcie tego, jak to wrzało i już tym stewardem i tak dalej, nie, to gadaliśmy na ten temat, ona też rozkminiała i tak dalej, to jest normalna ta, nie. No a jedyne co, no to taki mam neutralny kontakt z ale też jakby ona do mnie pisała, że wiesz, że zrób sobie przerwę od sieci. Sama do mnie takie wiadomości pisała, żeby jakoś, nie wiem, wychillować, ewentualnie później, nie wiem, że na razie nie myśl, że ona też ucieka z tej sieci, że usunęła potem tego Instagrama i tak dalej. No właśnie przez to, że tam ją też zlikowałeś. Jakby moje zdanie jest takie, że zrobiłeś trochę z premedytacją wtedy tego lika, ale no ty zawsze twierdziłeś, że nie. No ale dobrze. Tylko z tym likiem też jest tak, że na przykład ona też była na tym czacie, nie? U Nitro na przykład. Nitro też o tym mówił, że wiesz, że on no, ale też... to było chyba jeszcze w ogóle przed, bo wiem, że ona chciała nagłośnić to jeszcze rok wcześniej w ogóle. Okej. To o Stewardzie. Gdzieś tam pisała, że Steward wysyłał, chyba nawet, może już mieszam, ale że wtedy nawet jak ta Sukanek robiła te materiały, no to ona gdzieś tam wspominała, czy na Twitterze, czy gdzieś. Ale okej, przeprosiłeś te dziewczyny. Wiele osób interesuje, jak wygląda nasza relacja. I teraz bym chciał, żebyś gadał szczerze. Czy ty masz do mnie pretensje, że pojawiłeś się w tym materiale? Miałem, ale nie mam już. Czemu już nie? Bo czemu zrobiłeś? Po czasie też rozumiem. Ja nie chcę, żeby jacyś widzowie też mówili, że wiesz, że teraz, żeby odbudować wizerunek i ten, to ty nie chcesz mieć... Chłopie, jakby Bogzel, właśnie to jest największy problem, który ja mam do ciebie. Że ty tylko po to, żeby ludzie ci odpuścili, żeby Wardęga ci odpuścił, jesteś w stanie przełknąć to, że on aż tak ci namieszał w życiu. I nawet jak miał rację, no
kurwa. Jakby to nie jest normalne zachowanie człowieka, bo nawet kurwa, jak ktoś idzie opierdolić chatę, czyli z założenia robi źle, łapie go policja i wsadzają go do więzienia. To czy on kurwa, jest pełen wyrozumienia dla wymiaru sprawiedliwości, kurwa, że go ujął i w sumie dobrze, że tak się wydarzyło, bo być może już tak więcej nie zrobi? Nie, kurwa. Jebać policję, jebać sąd, kurwa, i jebać prawo karne. Jak wychodzi, to robi dalej to samo. Ja nie mówię, że on będzie nadal robił to samo, no ale kurwa, no. Ja nienawidzę tej sztucznej pokory. Pardyngos. To jest syndrom Kukolski, dokładnie. To jest syndrom Kukolski. Piny, bo wiesz, bo to często ktoś może to w ten sposób analizować, albo na przykład powinieneś odbić, bo tak zostałeś potraktowany, bo też dostałem dużo takiego feedbacku, nie? Więc ogólnie są dwie rzeczy z jego jakby perspektywy. Albo mu się to wszystko należało i powinien wszystko stracić, albo koniec końców nie. No to w pierwszym wypadku, no to powinien mieć za to wardęce, a w drugim, no to nawet nie wiem, czy muszę coś więcej mówić, nie? Że przez ciebie w ogóle, bo jakby tam. Zresztą ty też dostawałeś na przykład jakieś wiadomości, co ty też mi opowiadałeś, nie? Że ktoś cię na przykład tam pocisnął i tak dalej za to. Zresztą teraz jest jedna osoba, właśnie, która ja bym, wiesz, gada o tym, nie? Bym chciał, żeby też widzowie zrozumieli, jak ja funkcjonuję, bo się możemy nie zgadzać na wielu płaszczyznach. Ja jestem takim człowiekiem, że przede wszystkim chcę być obiektywny. Budowałem swoją pozycję wiele lat i zależy mi na tej obiektywności. Tak. Bardzo źle czułbym się sam ze sobą, że dziewczyna mi napisała, że Boxer też był zamieszany, pokazała mi dowody, że był zamieszany, a ja jej odpisuję, nie, o Stewarcie to mogę, ale to jest mój kolega i ja mam z nim spółkę. To ja o nim nie mogę, bo mi to godzi w interesy. Dla mnie prawda była ważniejsza od interesów i też ci to wtedy tak przedstawiłem, nie? Tak. I ty też to zaakceptowałeś, że rozumiesz mnie, że się musisz w tym filmie pojawić. I teraz pytanie, bo twierdzisz, że już nie masz do mnie pretensji, że miałeś, ale już nie masz, że wszystko zrozumiałeś. Ja też bym chciał, żeby... Teraz... Bogdan to tak siedzi, jak ja, gdy miałem 14 lat i siedziałem u dyrektora. Rozumiesz, co zrobiłeś źle, tak. Wiesz, czemu masz uwagę. No tak. To co, czekamy na mamę? Czekamy. Już tak nie zrobisz. Nie. Poprawisz się. Bardzo żałuję. Może nie dzwońmy do tej mamy. No ja musimy zadzwonić. No dobra, rozumiem. Pan dyrektor ma rację. Stary. Kto siedział, kurwa, kiedyś na dywaniku, ten wie. Jak mijałem ten magiczny próg, kurwa, to pokora mi wypalało, a ego szło w dół. Jakbym ja się całe życie zachowywał tak jak, kurwa, na dywaniku dyrektora, to ja bym dużo w życiu osiągnął. Naprawdę dużo bym w życiu osiągnął. Teraz mamy już lepsze relacje, nie? No myślę, że lepsze niż przed Goatsami nawet, nie? No bo praktycznie gadamy codziennie, ty dzwonisz do mnie z każdą informacją, bo też się tak umówiliśmy, że na pewną szczerość, tak, nie? Tak. I faktycznie ty mi nawet dałeś jakieś informacje, które by tobie zaszkodziły ostatnio. Tak. Ale też chciałbym, żebyś miał świadomość, że jeżeli będziesz coś odpierdalał, że coś wyjdzie na przykład grubego, wiesz, to, że tam nie wiemy. Wyszło. Mandat dostałeś, to mnie to jebie, nie? Ale że jeżeli będzie coś grubego, coś naprawdę z dużego kalibru, no to też musisz się liczyć z tym, że nawet mimo poprawionych naszych relacji, no to ja będę bombił. Poprawionych. Nie, no bo tak... No i vice versa, nie? Okej. Okay. No. Ja pierdolę, nie? Niesamowite. Że Boxdel stał się suką Bardęgi. I pamiętaj, Boxdel, lokalizacja odpalona w telefonie i codziennie rano przychodzisz podpisać do ambasady i zdajesz relację, co robiłeś, bo ci, kurwa, cofniemy warunkowe. Daj spokój, stary. I zróbmy tak, żeby właśnie tak to było, nie? Tak. Jeżeli, bo to ja to na przykład, wiesz, ja to rozumiem, nie? Że jeżeli ty zataiłbyś jakieś rzeczy ze mną, to Konop by to popublikował, nie? Mhm. Więc ja to zrozumiałem. Wtedy ty dostałbyś bombę, nie? Mhm. Tak, wiadomo, że Konop by opublikował. I byłby argument kolesiostwa, więc ja to rozumiem. Tak, właśnie... Ale przede wszystkim rozumiem to, że był ten moment, gdzie ja rzeczywiście w tym amoku wpadłem tamtego dnia, tak, stary, do ciebie. Mhm. I podejrzewam, że to była ta cegiełka do tego, że mogłeś, mimo że mogłeś to jakoś rozładować, to nie chciałeś tego zrobić, bo straciłeś do mnie zaufanie i ja to kumam, nie? Teraz Znaczy, ja się też czuję, że byłem z tobą, mimo tego, że byłeś zamieszany w tym materiale, fair, bo cię poinformowałem, że Boxdel, okłamałeś mnie, mam na ciebie. Nie było tak, że ty na przykład siedziałeś, chillowałeś i nagle łup, film jest, tylko ty wiedziałeś. No. Czy ty mi ufasz? No tak, nie? dobra, kurwa, to mam, kurwa. Dobra, elo. Kurwa, no bez takich, no. Chłopie, kurwa, ty. Nie, no to trzeba, no trzeba, no. No trzeba, no. Teraz rodzina. Transparentny. Mhm. Jakby... Bo mnie to właśnie zdziwiło, że zadano ci takie pytanie i ty powiedziałeś, że mi w pełni ufasz. Że po tym wszystkim, wiesz, dalej mi darzysz zaufaniem. No bo ty to mówisz, nie? Że wiesz, że jak się coś... Tak, powinni test zgodności, kurwa, zrobić. Jak się coś odjebie, no to...
to o tym powiesz, nie? Okay. Więc ja sam wchodząc w te relacje... Musisz się z tym liczyć. Muszę się z tym liczyć, więc jakbym na przykład, nie wiem, mogę ci ufać, nie? Ale na przykład, nie wiem, no, mogę być zdystansowany, wiesz o co chodzi. Ale ty właśnie nie jesteś. Ale ja nie jestem zdystansowany, nie? Zapowiedziałeś wielką zmianę, zaraz po Pandorze, że będziesz regularnie nagrywał, a finalnie wyszło tak, że gdy tylko wróciłeś do Fame, to znowu oczywiście, że tak. Przestałeś publikować, czy tą serię Gold, czy też aferki miały chyba miesięczną przerwę. Dwutygodniową. Że wygląda jakby ci chodziło tylko i wyłącznie o powrót do Fame. Udało się powrócić do Fame, to trochę mogą mieć widzowie wrażenie, że... Ogar miał być, wszystko miał być. No. Ja wam powiem tak, nikt na świecie nie zrobi tyle, co Boxdel obieca. To jest nierealne. To nawet Take One nie jest w stanie tyle obiecać. Znowu Boxdel, wrócił ten Boxdel z tego mema, że ogarniemy to. Tak. Jeżeli chodzi o serię The Goat, no to jakby ja chciałem i tak do końca roku gdzieś tam te publikacje, ale tam już wcześniej... Ale prawda jest taka, wychodzi na to, że to wszystko było pizzy na wodę, no kurwa, no. Ja nie wiem, jak niski loraz inteligencji trzeba mieć, żeby tego nie rozumieć. Jeśli on 3 dni po Pandorze już wiedział, czy 4 dni po Pandorze wiedział, że wraca do Fejmu, to jedyne rzeczy, które on robił, na to wychodzi, to jest po to, żeby ludzi przygotować na to, że on wróci. Tu jakiegoś burgerka zrobił, tu to. To wychodzi na to, że to było zero spontaniczności, kurwa, tylko precyzyjnie zaplanowany ruch. Nie, masakra to jest. A wiecie, co się z tym wydarzy dalej? Dosłownie, kurwa, nic. Zero. Nic. Bo ludzie mają wyjebane. I wy, kurwa, po prostu zasługujecie na świat, w którym żyjecie, nie? Ruchają was na własnych oczach. Wy to wszystko widzicie w lustrze, wiecie, no, źle się dzieje. Bardzo źle. Nie udało się zrobić tak, żeby ta rumówka była, ale tam dużo rzeczy było, wiesz, po drodze. Był ten szalony reporter jeszcze, ten wywiad, tu nieprzyjechanie na ten wywiad, to potem musiałem pojechać tam. Zgrzyt z Rewo i z Gimperem, nie? To były takie... O właśnie, uważasz, że ten podcast Zgrzyt ci pomógł, czy zaszkodził? Zaszkodził. To bardziej chłopakom zaszkodził, nie? Uważasz, że oni jacy byli w tym wywiadzie? Grzeczni dla mnie, okay. Nie? No tak, no tak, no ale jak Fejm kurwa płaci wszystkim dookoła, każdy kanał komentary jakiś hajs dostanie, bądź dostaje, no to jak ma. Ja po prostu tam nie wierzę w transparentność kurwa tych mediów. Rewo bym z tego wyciągnął. Bardziej w sumie też bombić, nie? Chociaż z drugiej strony od razu zostałem przez nich poinformowany, że to nie będzie takie, wiesz, przesłuchanie, strzelanie i tak dalej, tylko raczej normalna rozmowa, bo zależy im na tym też, żeby następni goście oglądając ten zgrzyt ze mną, nie czuli się tacy zaszczuci, nie? Że oni będą ich przesłuchiwać czy coś, tylko że będą sobie gadać, nie? W każdym razie co do tego zgrzytu, no tak, no to mi zaszkodziło, bardziej im, co prawda. A ten myślisz, ten nasz ci bardziej zaszkodzi, czy... Bo mi się wydaje, że on będzie taki neutralny, bo tutaj neutralny, to mówię, co mnie boli, jestem bardzo ciekawy, no bo jednak na pewno to, wiadomo, ta kwestia tego zastraszania będzie też dla ludzi trochę szokująca. No, tylko to będzie szokujące. Ja liczę na to, że każdy spojrzy na ten podcast jako po prostu taką normalną spowiedź, stary, nie, taką prawdziwą, mega spowiedź. No my wiemy o sobie, wiesz, dużo, nie, tak jakby, więc... Tu jest taki naprawdę real. Ja tam lubię, jak podczas filmu twórcy mówią, co macie myśleć o tym. Real talk, nie? Ale to już chyba nie działa. Ja też decydując się na taką rozmowę, będąc świadomym o tym, że będzie to poruszane, też w jakimś stopniu wykazuje się taką jakby chęcią powiedzenia o tym, nie? Że chociażby ta kwestia tego straszenia, no to tak jak mówię, ty wiesz dobrze, że to był amok, bo chyba nigdy mnie nie widziałeś takiego p***nego, że ja tam chodziłem w kółko, że byłem odklejony po prostu, nie? To było takie dziwne po prostu, nie? Teraz sobie przypomniałem, no żeby mi udowodnić, że nie masz podsłuchu, rozebrałeś się do naga wtedy, nie? Tak? No. O tak. No tak, tak. Ja tak, pytam, tak. A co ty jesteś taki dziwny? Jakiś nagrywasz czy coś, a ty... Tak. To było dziwne, tak, nie? Tak. Ale ty też ściągnąłeś koszulkę wtedy. Nie, tylko dałem ci, żebyś mógł do. No, ale najważniejsze, że sobie ufają, nie? A tak na co dzień, kurwa, poza programem, to kurwa nagrywają nago, nie? Czy tam rozmawiają nago, bo kurwa nikt nikomu nie ufa. Kurwa, wspaniałe. I to trzeba cofnąć, ale ogólnie to mi ufasz, tak? No właśnie, to jest właśnie taka bardzo skomplikowana relacja. No, w saunach jak mafiozi, dokładnie. Mówimy, czasem musimy siebie przeszukać. Ale jeszcze chciałem zapytać... Czy ty? Ja myślę, że oni są mimo wszystko na siebie trochę... No po prostu los tak chciał, że muszą być razem, nie? Mają małe dziecko, które na pewno jest takim... Ja tak sobie ostatnio myślałem, mówię, kurwa, czemu te Goats się rozpadła, nie? Że się rozpadło, że Boxdela wyrzucili. Tylko wiesz, i ten Błoński, i Izak, i tak sobie siedzę i myślę, przecież to musi być rzeźnia finansowa, ten projekt. Nawet ciężko mi było, kurwa, oszacować, ale naprawdę to są setki tysięcy, jak nie miliony strat, co to przyniosło. Nagrali 10 odcinków, kurwa, nabrali chaty za 80 koła, remontowali
ratowali wszystko, co się dało, kupowali wszystko, co się dało i nagle to siadło. Zanim to jakby pierwszego jakiegoś mocnego sponsora albo jakiś mocny patronat dostało, nie? Więc no, więc ja się nie dziwię, kurwa, że taki Izak, który jest rozsądny życiowo, ja nie wiem, czy to jest jakby to, nie? Ale jakbym miał powiedzieć, no to ostatnią rzecz, którą Izak będzie robił, to wrzucał do tonącego statku worek pieniędzy, nie? Izak mówił, że ani grosza nie zarobił, więc zainwestował sporo. No logiczne, bo na początku na pewno musieli się zrzucić, żeby wystartować. No wiesz, tam kurwa ile ludzi pracowało, nie? I co? Od września im nie płacą? No nawet jeśli, nie? No przecież chaty kurwa po... Pewnie za te dwie chaty to samych kosztów mają 150 tysięcy. Co czujesz, że straciłeś po Pandorze? Czy jest w ogóle coś takiego? Czy coś ci Pandora odebrała? No kawałek duszy na pewno, nie? No bo wcześniej byłem taki właśnie... Nie wiem, czy to jest negatywne tak naprawdę, nie? Raczej bym powiedział, że to... Ta, że cię wzmocniło, w pierwszym miesiącu, no to wiadomo, odebrała mi w jakiś sposób bezpieczeństwo, nie? Mhm. No bo trochę się bałem, nie? Że wiesz, że kurde, może ktoś mnie spotka gdzieś, będę gdzieś w restauracji czy coś, to ktoś mi ten... Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie spotkałem się z ani jedną, stary, taką sytuacją, że nie wiem, jakaś... No, jedna była, co prawda, ale traktuję to jako odepchnięcie na zasadzie, wiesz, chłopie, co ty mi tu ten, nie? Ty mi tu będziesz mówił takie rzeczy, nie? To mnie wkurzyło, no i ten gość potem był taki, że odszedł sobie. No i raz, że ktoś przez szybę takie coś zrobił, że wiesz... Pokiwał głową. Ale to na samym początku, nie? A teraz jest tak, że chodzę w sumie w różnych publicznych miejscach, to jest siema Buxton, zmienianie piony, Buxton, że jest okej, okay, więc to bezpieczeństwo czuję, że wróciło. Druga rzecz jest taka, że widzę więcej plusów w tym wszystkim, nie? Bo sport. Na przykład to jest dla mnie fajne, że gdzieś tam się odnalazłem w tym. Dobra, ja bym jeszcze chciał jedną kwestię taką bardziej osobistą. To jest teraz sport, teraz rodzina. Ja straciłem zaufanie, bo też warto podkreślić, ja powiedziałem coś takiego, gdy była Pandora, że nie wyobrażam sobie z tobą jakiejkolwiek współpracy. Ale aktualnie. Natomiast ja nie widzę aktualnie możliwości. Ale aktualnie. Płaszczyzny, żebyśmy razem działali. Po prostu straciłem zaufanie, no i na ten moment nope. Natomiast co dalej z Goatsami? Czas pokaże, czy wrócą, w jakim składzie wrócą. Mówiłem to chyba właśnie w październiku, bo straciłem zaufanie. Natomiast ty przez te ostatnie 3 miesiące bardzo starałeś się to zaufanie odbudować. Że bardzo byś chciał powrotu do wspólnej działalności. Ostatnio na nagraniu długo już... Ale wy działacie nadal razem. Boxdel waleczkę załatwił, programy są prowadzone. No to jak to nie ma wspólnej działalności? Zapowiadanego odcinka z Wojtkiem Golą, tam też byli zaproszeni wszyscy starzy członkowie. Ty chcesz dalej działać w Goats? Tak. Mówiłeś to tak naprawdę już od pierwszych dni po Pandorze. Ja wtedy byłem bardzo na nie. Natomiast raz się na tobie sparzyłem, że mnie okłamałeś. Drugi raz się bardzo sparzyłem, bo mnie straszyłeś i myślałem, że to już będzie koniec naszej relacji definitywna. Natomiast jakoś wierzę, że się zmieniłeś, bo ciebie obserwuję. Też właśnie za chwilę chcę jeszcze pogadać o tych kwestiach osobistych, ale wierzę, że ty się zmieniłeś, bo rozumiem, że tutaj te twoje żałowanie, dla mnie jest najważniejsze to, czy ty naprawdę żałujesz tego, jak wyglądała twoja przeszłość, że jest ci wstyd i że z tymi dziewczynami, że masz już to dogadane, że to jest clear między wami, bo to jest dla mnie przede wszystkim ważne. Wydaje mi się, że jest to clear. Na pewno to nie jest takie coś, że teraz będziemy przyjaciółmi, nie? Wiesz, w sensie ja i te dziewczyny. Mhm. Wiesz, swoje stanowisko dałem, też porozmawiałem, był tam jakiś kontakt z każdą z nich. Tak, oni powinni pójść razem na terapię, to by było piękne. Nawet, wiesz, tak... Boxdel by jeszcze zarysowywał te progres bary na tej terapii, nie? Stricte głosowy, więc wydaje mi się, że jakby tutaj więcej nic nie mogę już zrobić. Jedyne co, że jeżeli ktokolwiek będzie czegoś potrzebował ode mnie z tych dziewczyn, to może do mnie napisać, ja pomogę, nie? A to się też rodzi podstawowe pytanie do Wardeni, nie? Bo skoro on taki niezależny i tak dalej, po co dać kolejną szansę osobie, do której nie jesteś przekonany, jakby tyle was poróżniło i cię oszukiwał i tak dalej? Po co? Mało jest normalnych ludzi na świecie? A czy żałuję? No tak, no żałuję, no oczywiście, że tak. Jakby gdybym nie był takim głupim Lloydkiem, nie? Po prostu, który pisze takie głupoty. Dziś, stary, nie byłoby w ogóle. A myślicie, że będzie ten? Patrzę na ten wywiad i się zastanawiam, kiedy na kanał Ogar wleci remont mieszkania dla Wardęgi. Nie w tej aferze. Nie byłoby żadnego problemu takiego, wiesz. Ja nie musiałbym, no nie byłoby tego, wiesz, nie musielibyśmy tutaj siedzieć. Może byśmy tu siedzieli i nagrywali jakiś
fajny podcast, wiesz o co chodzi, o czymś nie tak wrażliwym. Ja wiem, że... Ej, w sumie Boxer mówił tam, jak rysował te progres pary, że na Ogar jeszcze mają wlecieć 3 odcinki, że są już nagrane. Mieszkanie dla Oli, dla Bardenki, dla Rafała, tak? Że też dużo ryzykuję, że pewnie ta moja decyzja będzie dla wielu niezrozumiała, ale po prostu chcę postąpić tak, jak czuję. Czuję, że ten typ się zmienia i to na lepsze i chcę zaryzykować po raz trzeci. Ostateczna decyzja, czy Boxer wróci do spółki GOAT, zostanie podjęta na przestrzeni najbliższych miesięcy i zadecydują o tym członkowie GOAT, starzy i nowi, wraz z widownią. Zależeć to będzie od wielu czynników i temat będzie szczegółowiej omawiany na przyszłych materiałach wideo podcastach. Wszystko nie. I nie wiem, czy wrócisz do GOAT, tak wiesz, finalnie, ale wiem, że póki co chcesz nagrywać, żeby tak. Po prostu być w sieci, bo dobrze, na przykład jak byłeś tutaj gościnnie na tym wariografie, to że ci się dobrze nagrywało, wtedy nawet Wojtek powiedział, że chcesz tworzyć z nami GOAT i tak dalej, to wkrótce będzie publikowane, to wszyscy widzowie będą mogli obejrzeć, więc jestem ciekawy, co przyszłość przyniesie, ale też, żeby były jasne zasady, że jeżeli któryś coś odpierdoli, to drugi może bez wahania w niego wjechać, no bo tym się zajmujemy w sieci. Tak, tak, tak. I jeszcze bym chciał właśnie z tobą przegadać te kwestie osobiste, które mnie niepokoją. No to po pierwsze te twoje totalne kompleksy, to już było widać w tych wiadomościach z dziewczynami, czyli udawanie wzrostu i tak dalej, ale to się ciągnie do dziś. Minęło 10 lat, ale to się ciągnie do dziś. Tak bardzo sobie gdzieś tam w banie narzuciłeś, że musisz być szczupły, że mnie oszukałeś jeszcze z jedną rzeczą. Ja już to poruszałem kiedyś na jakimś chyba streamie, chyba na aferkach, że ty tak się boisz przytyć, że po każdym jedzeniu chodzisz i wymiotujesz i ty mi wtedy powiedziałeś, że już masz to ogarnięte, a to nie jest ogarnięte, nie? Że ty dalej, to się nazywa bulimia i że to, jeżeli ty tego nie powstrzymasz... Ale czemu... Czemu Bardenga jakoś losowo tutaj opowiada, kurwa, że ziomek ma bulimię? Masz, no to będziesz za jakiś czas miał poważną chorobę, nie? I że skąd to się u ciebie bierze? Czemu nie pozwolisz sobie, bo już wyglądasz dobrze? O kurwa, ty to zajebiste pytanie. Morda, a czemu masz ogólnie depresję? Nie możesz z niej wyjść? Wyjdź na zewnątrz, kurwa. A popatrz trochę w słońce, uśmiechnij się, po chuj być smutnym. To jest jakby to cała retoryka. Po co ty masz tą bulimię? Nie możesz już jej nie mieć, stary? Że okej, będę... Psycholog z NFZ-u. Ważył stówkę, bo już więcej nie jestem w stanie. Jakby teraz rozumiem, że jest walka, ale no po co to? Nie wiem, stary, ja się po prostu, ja dostałem, wiesz, tyle tych komentarzy, jak oni cisnęli, wiesz, grubasie, stary, że każdy miał ten jeden argument, nie, że... To jest właśnie to, co ja kiedyś wiedziałem, pomimo tego, że jak Boxer nagrywał materiał na mnie i mówił, co, jestem gruby, kurwa, podniósł koszulkę, co, wyzywaj się, ja mam wyjebane, kurwa, ja siebie akceptuję, nie, i to, kurwa, idealnie wszystko pokazuje, nie, co mi powiesz, kurwa, że jestem gruby. Jak już przegrywał ze mną nawet na jakieś słowa, to było zamknij p***y, grubasie, wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Że to było dla mnie takie coś, że ja nie umiałem z tym walczyć, stary, i ja zbiłem te 40 kilo, bo wiadomo, że z takiego ciężkiego gościa naprawdę teraz jest okej, okay, ale nie wiem, uzależniłem się od wymiotowania po posiłku, jeżeli jestem głodny i robię coś powyżej makro, to jest tak głupie, ale nie umiem z tym nic zrobić, nie, no jakby... Kiedy rower dzisiaj? Lekarza. Byłem już kiedyś u psychologa z tym. Wiesz, chodzi po prostu o akceptację siebie. Zobacz, na przykład ja jestem... Ja nie umiem się zaakceptować, stary. No ja... właśnie o to chodzi, że zobacz, jak jesteście wy z Wojtkiem, zawsze, nawet teraz, robiłeś sobie barbera przed tym nagraniem, zawsze jesteście mega zadbani. A pytanie, czy ja jestem zadbany? I uważaj, co powiesz. Ja jestem, jaki jestem. Taki ludzie mają bekę, że wiesz, krasnolud i tak dalej, nie dba o siebie. Ale tu właśnie chodzi o akceptację siebie, że ja siebie zaakceptowałem i mam z tym totalny luz. Tak. I ty też się musisz tego nauczyć, bo tak to nigdy nie będziesz szczęśliwy, nie? No ale ja teraz akurat zmniejszyłem częstotliwość tego wymiotowania, bo no, jakby robię tą wagę, więc staram się nie jeść, nie? Mm. I tylko to makro, które mam, to piję wodę i zapijam wodą po prostu, ile się da. Mamy to przegadane, jestem ciekawy, co przyniesie przyszłość. Dzięki za rozmowę, panie Bogdan. Dzięki wielkie. I pozdrawiam Wataszkę. Mam nadzieję, że zostaliście w całości usatysfakcjonowani tym wywiadem. To jest to, co to jest to, o czym pogadaliśmy, no to jest real talk, tu nie ma nic. Jakby zostały w ogóle też poruszone tematy fejmu. Ja też teraz trochę się nadstawiam karku też dla współlasów i tak dalej, ale robię to w dobrej wierze, bo liczę, że gdzieś tam ta prawda jest na tyle ważna, że tylko ona jakby kontentuje najbardziej, nie? Dajcie spokój,
Dajcie spokój, przecież to kurwa, dajcie spokój. Ja powiem tak, ja w miarę neutralny byłem w temacie Boxdela, bo jedną rzeczą, którą ja jestem w stanie pominąć, jest jakieś pierdolenie głupot na Facebooku czy na TeamSpeaku. Bo to, że ktoś teraz święto jebliwego będzie kurwa zgrywał, że dzieci są dla siebie miłe, to chyba to albo kurwa kolegów nie miał, albo chce zatracać kurwa i okłamywać rzeczywistość. No i prawda jest taka, no, jak się zresztą mówi, nie? Ludzie się wyzywają kurwa w grach, głupoty do dziewczyn, a co jeden chłopak to jest kurwa bardziej żenujący w swoich próbach podrybu. Nie było tam gwałtu, kurwa, nawet nie było żadnego spotkania, nie było jakiegoś seksu z nieletnimi, kurwa, popierdolili się na czacie. Jakby z tym to ja mam mniej więcej luz, nie? Ja to zresztą mówiłem. Ale ta kampania, która trwa od jakiegoś czasu, żeby to wszystko obrócić, kurwa, anegdotyczny kurwa incydent, który się kiedyś wydarzył i w sumie po co więcej o tym wspominać, jak już wszystko zostało wytłumaczone? Nie. Ciekawe, czy Konop będzie miał wystarczająco jaj, żeby w tych swoich, wiecie, mega odważnych odcinkach, które w ostatnim czasie wypuszcza, żeby zjechać ten materiał zero-jedynkowo, czy tylko mniej więcej powie, co tam było i powie: a wy widzowie, co o tym sądzicie? Podzielcie się w komentarzu, widzimy się w następnym odcinku, cześć! No, a to tak zawsze jest. Silni wobec słabych i słabi wobec silnych. Ojojojojoj. Ciekawe, czy coś jeszcze w tym temacie się wydarzy w najbliższym czasie. Jeden rabin powie tak, inny rabin liczy, że nie. Czy mam żal, że Dubiel nie ma tak jak Boxdel? Nie mogę mieć o to żal, czy nie mieć. Uważam, że jego brak konsekwencji w podejmowaniu różnych działań był aż nadto widoczny, by podejmuje. Nawet nie tyle, że podejmuje. Ponosi odpowiedzialność za swoje chujowe decyzje. No baran, śmigany swój ciężar, zrób.